Był taki pomysł, zebrać grupę absolutnie przeciętnych jednostek. Sprawdzić, czy narodzi się nowa jakość. Mieliśmy rozśmieszać ludzi, dawać im nadzieję. Rzadko nam się to udawało. Teraz na pewno się uda. Niebawem zaznacie goryczy porażki. Możecie żartować, możecie próbować. To nic nie da. O kurwa. Dobry wieczór, witam wszystkich serdecznie na tym wieczorku zapoznawczym. Uwaga, niezwykłej imprezy, bo w niedzielę o godzinie 19 odbędzie się roast Pudziana i dzisiaj członkowie tego roastu, ci, którzy będą się potem obrzucać fekaliami, poznają się dużo bliżej, zaprzyjaźnią się, poznają się z wami, pokażą wam, otworzą się przed wami, poznacie sekrety z ich życia, może nawet pogrzebiemy w traumach z przeszłości. Kto wie, wszystko odbędzie się w formule takiego teleturnieju, którego zasady już teraz przedstawię, bo nie zapomnę. Wygląda to tak, że każdy z nich w pierwszej rundzie dostanie po jednym pytaniu. Jeżeli odpowie spoko, jak nie, to też jest spoko, to jest, wiecie, polityka miłości tu panuje. W drugiej rundzie ten, kto odpowie prawidłowo, będzie mógł wyznaczyć kolejnego odpowiadającego i tam już zaczną się schody, i tam już zacznie się górka. I uwaga, jak czytać te kolory tych tutaj mównic? Jeżeli wszyscy będą mieli na początku zielone światełka, to jest okej. Okay. Znaczy, że wszyscy mają jeszcze po 3 życia, tak jak w Mario Bros. Po stracie pierwszego światełka, po stracie pierwszego życia światełko zmienia się na kolor żółty, tak? Tak, żółty. A jeżeli stracicie drugie życie... za samą obecność, nie? A potem zmienia się na czerwony i wtedy już trzeba naprawdę pilnować tego, co chce się powiedzieć. Przykro mi, Sebastian. Uczestników, okej? Okay? Po kolei. Jest z nami Mieszko Minkiewicz, proszę bardzo, spontaniczne oklaski. Od nas? Tak. Na tych niezwykłych oklaskach. Juras, proszę bardzo. Brawo, obok Jurasa, Kasia Piasecka, niezrównana najpiękniejsza. Dobra, no, zaraz obok niej, Sebastian Rejent, proszę bardzo. Mariusz Pudzian-Pudzianowski. A Pudzian nie klaszcze. Mateusz Socha, wielkie brawa. Paweł Chałupka. A ja nazywam się Karol Modzelewski i zaczynamy. Ten Karol. Pierwsze pytanie do Mieszka Minkiewicza. Proszę się skupić. Uwaga. Mm-hmm. Utwór popka z największą ilością wyświetleń w serwisie YouTube to A. Kapitan Cox, B. Przegrana walka z Pudzianem, C. Wodospady, D. Wjeżdżają cyganie. O jest. No dobra, no to Kapitan Cox może. Jesteś pewien? Nie. Słuchaj wszystkie płyty? Nie, ale myślę, że Cox to w ogóle często gościł popka. Cox. Jest kapitan. No dobra, to sprawdźmy w takim razie. Czy to jest prawidłowa odpowiedź?
Nie, bzdura, wodospady to cienia. Teraz wodospadów nie słuchamy. Boże. Czujesz, że ten program się skończy za 5 minut. Ale trudno. Ja już się obawiam żartów na popka. Dobra, Jules, jesteś gotowy? Urodziłem się gotowy. Dobrze, dla ciebie prostsze. Największy, nie dlatego, dobra, nieważne. Największy solowo zapełniony obiekt Mateusza Sochy to A. Torwar, B. Spodek, C. Arena Gliwice, D. Lotnisko Bemowo. Osobowo, ale że tylko na Mateusz, tylko był Mateusz? Tak, ale było ogłoszone. Jak byli inni, to na pewno byłoby więcej. Jakbyś był ty, to bym miał połowę mniej. No dobra, no. 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 No nie chciałbym być niemiły. A? Lotnisko odpada. Ale domowe to jest to mniejsze. No dobra, Torwar. Torwar, no to przykro mi, ale to jest Spodek. Naprawdę zapomniałeś Spodek? No, to dwa tygodnie temu. Jakie pojedyncze brawa. Ja też się dołączyłem. A, myślałem, że spektakularnie po warszawsku. Było okej, czy tak bardziej? Było okej? Właśnie. Super było, bardzo fajnie. Spodek jest najlepszy do grania. A zbombiłeś kiedyś na stadionie? Właśnie Spodek. Nie grałem na stadionie. Ej, dobra, ale to miało być łatwe pytanie, nie? Już pierwsza runda. Dobra, to Kaśka dostanie najłatwiejsze. Kaśka, tak. Jesteś gotowa? Ja musimy zachować się do końca, dostaniesz najłatwiejsze. Ja podobnie jak Juras. Jak ma na imię Mieszko? Minkiewicz. Ale jakieś koła ratunkowe, coś, bo to też czekaj, jest taki... Kaśka, dostaniesz 4 podpowiedzi. Dobra. A. Mieszko. No. B. Marcin. C. Michał. D. Popek, czy to ty? O Boże, kocham czwartą podpowiedź. No i teraz nie wiem, czy szalenie żartować, czy po prostu nie odpaść. Dobra, nie wiem, zaryzykuję, nie? Jezu, Kaśka, przestań. Okej, Mieszko. No tak. No. Mieszko ma na imię Marcin. Nie, przepraszam, obie odpowiedzi są poprawne. Odpadłam. Jak? No ja się nazywam Marcin Mieszko. No ale pierwszy już wiem, ale on prosił, żeby... Mam w dowodzie Marcin Mieszko. Ja wiem, ale przecież prosiłeś o tym, żeby o tym publicznie nie mówić. Nie. Więc ja się postanowiłam zachować wers. Nie, dobrze jest, Kaśka. Nie, Kaśka, to Wiolka o to prosiła. Słuchajcie, na ile był zaplanowany w ogóle cały ten performance? Ale ja, dobra, szybciej. Od teraz już w ogóle nie jestem fair. Dobra. Ale dobra odpowiedź była, czemu ma żółte? Jest okej, okay, słuchajcie, jest kolorystycznie się układa ładnie. Dobra, tak, reżyserka co 7 minut. Zasłużyła. Powiedzcie to jeszcze raz, bo nie słyszałem. Kurde. Pani reżyserka. Dobra. Kto teraz? Sebastian. Dobra. Który z pseudonimum... A nie, czekaj, wróć. Ile... O, dobra. Dobra, Kasiu, przepraszam, to pytanie... Ty nie, o Boże! Ile lat ma Kasia Piasecka? To jest najgorsza. Odpowiedź A. Za dużo. B. O wiele za dużo. C. Trochę za dużo. D. Dużo więcej niż myślę. Tu też jest więcej poprawnych odpowiedzi. Tak. No, ile to lat, czyli dużo odpowiedzi poprawnych. Trochę za dużo. Ile? Które? Ja jak ciebie widzę, masz dużo więcej niż myślisz, myślę. Ale to chodzi o to, ile ty myślisz. A ile ja... No ty... No. Tak, dużo więcej niż myśli. Ja nie wiedziałam, że powinnam stać dalej od ciebie, nie? Tak. Masz... Bardziej w cieniu. Ale dużo więcej niż ja myślę? Tak. To masz tyle, dużo więcej. Czyli odpowiedź D. Dużo więcej niż ty myślisz. Dobra, to czekaj, to cofam. O wiele za dużo poproszę. O wiele za dużo. I uwaga, wszystkie odpowiedzi są prawidłowe. Trudno było. To niemiło. Jak ty to zrobiłeś? Dobra, pierwszy, który przetrwał. Kurde. Mariusz, który z pseudonimów... A nie, dobra, to odpada, bo to o tobie. Ale też może nie wiedzieć. Ja mogę nie wiedzieć. Ale też jest o tobie? Dobra, mamy nie o tobie. Paweł Chałupka, nagrywając Hot 16 Challenge 2, zdradził przepis na sukces, carbonare, naleśniki czy na wakacje. Sukces, carbonara, naleśniki, wakacje. Mariusz już zapomniał po prostu. Najpierw mu trzeba wytłumaczyć, kim jest Paweł Chałupka. To ja jestem. Ja wiem, że jest gromnie zbudowany. Trochę mizernia. To jest pytanie numer 9. Moi sukces. Panie. Sukces, carbonara, naleśniki, wakacje. Jak patrzysz na Pawła, to naleśniki i carbonara, nie? Mhm. I sukces można wykluczyć. Ja tego słuchałam. Sukces można wykluczyć. Patrzeć z niego tak naleśnik, nie? A teraz? Dobra, damy naleśniki, niech będzie. Mariusz, zastanów się. Powiem ci, że patrząc na Jurasa, to na carbonara to samo jeszcze próbowałem. Powiem ci, że wiesz co, dobra, dam carbonara, niech mu będzie. I to jest właściwa odpowiedź. Patrząc na niego, to upaziono. Nie było łatwe. Dobra. Ale nie wiedziałem, że strzelałem. Nie czepiaj się grubych ludzi. No jaki bo jest przepis na carbonara? Też... Przypomniał mi się o nim. Da się szybko zrobić. O Jurasie. Ale to najwyższej zaraz. Ja drugi raz. Ale carbonara też. Okej.
Mateusz Socha, proszę bardzo. No. Już proszę skupić się, bo Mateusz musi teraz skupić. Który z pseudonimów według Wikipedii nie dotyczy Mariusza Płodzianowskiego? A. Senator? B. Nie, jest... nie, inne pytanie było. Piąte, pytanie piąte. Który z pseudonimów według Wikipedii nie dotyczy Mariusza Płodzianowskiego? A. Dominator, B. Pudzilla, C. Pyton, D. Mario. To jest trudne. Powiedziałbym, że Pyton. Jak się na tym wyłożysz, to nie jesteś rał się, stary. Nie, no, który nie dotyczy. Dominator na pewno, Pudzilla na pewno. A, to według Wikipedii. Aha. Mario. Ej, Pudzian powiedział, że... Wystarczy, że będzie chciał się podrapać po plecach. Nie, no myślę, że Pyton. I to jest twoja odpowiedź? To jest moja odpowiedź. I to jest zła odpowiedź. Kurde. Było. Było. Wszystkie są chyba dobre. A? Wszystkie są chyba dobre. Nie, bo nie, to mówili... No mówią czasami. Tak, Mario, to trzeba cofnąć. Tak, to blisko. Ale na Wikipedii nie ma Mario. Mario, Wikipedia nie jest twoim ziomkiem. To będzie, Dominator to będzie, Pudzilla to będzie. Tak, ale Pudzilla to od ciebie się zaczęło, od Najmana. Tak było, tak. Pudzilla było. Wpadła w mój Najmana. Mój tekst jest, mój tekst. Najman to mecha Pudzilla. W ogóle jesteś w stanie je zliczyć? Dominator to był, Pyton to był, bo nie wiem od czego. Nie wiem, tam nie... Jeszcze zastanawiamy, Mariusz. Poczekaj, Mariusz, do niedzieli. Poczekam do niedzieli. No nie wiem, Pudzilla to Jurasa było, Pudzian to tak od dzieciaka zostało. Dominator, bo wszystkich zdominowałem, że raz. To tyle, to pamiętam. A za granicą nie było jakiegoś takiego? Za granicą Dominator. Tylko? Tak. Szwedzi nie robili własnego. Na przykład Dominator są. Nie pamiętam tego. Ale co, czyli Mario było i to jest okej. Okay. To bliscy zdają. Czyli musimy powtórzyć. Musimy powtórzyć. To jeszcze jedno pytanie, dobra. Dobra. Dobra, damy mu szansę. Przepraszam, ja tylko zrobię operację, bo... Dobra, to pytanie numer 6. Jeszcze raz do Mateusza, żeby odzyskał pół życia. Rekord Mariusza Płodzianowskiego w przysiadzie ze sztangą do Wikipedii. O właśnie, no to zobaczymy, ja wiem, to wiem. To. Wiesz, co ty gadasz? 120 kilo, B 360 kilo, C 420 kilo, D 460 kilo. No na pewno nie, a możemy ten, żebym ja... Widział? Pani reżyserko, pytanie numer 6 poprosimy na ekran. O! Jakie małe ci dali. Można... to nie wspomniał. Tam Times New Roman 9. Przysiadzie. No Mateusz. Przysiadzie? Ile? No na pewno to nie jest 320 kilo, bo to nie jest. To jest za mało. Bo to jest za mało. To już masz trzy odpowiedzi. Tak? 420 kilo to jest za mało, czy za dużo? Nie, 300 to jest za mało. A, no dobra. A 400? Dobra. No ja bym powiedział, tak strzelił w pośrodku, że to będzie 420. I to jest... Dobra odpowiedź! Tak jest! Safary! Nie, to jest żenada. Ale co, że 420 kilo? To jest... Nie, to my już mamy żółte. Ogólnie socha. My stoimy w kolorze moczu tutaj. To są 4 kaszki, to nieważne. Paweł Chałupka, proszę bardzo. Pierwszą porażkę w MMA Pudzianowi zadał Marcin Najman, to jest A. B. Tim Silva. C. Marcin Drużalski. D. Żul pod sklepem, który coś nie coś potrafił, ale się nie chwalił. Kurde, na pewno z Różalskim przegrałeś. Ten Żul korci, no nie? I z Timem Silvą możliwe, że też. Tylko kto był pierwszy? Ja bym obstawił... Ja wiem! Ładnie masz. Ja też wiem. On nie skumał. Który mnie zmucił pierwszy? Sylwia tam jest. Tim Sylwia. To ta damska taka. Paweł, czy możesz się zatrzymać na chwilę, spojrzeć w telewizor? A, zmieniło się, bo bardzo ładnie wyglądasz, bardzo korzystnie, wiesz, z tym zielonym światłem. O, pięknie. Tak, pochylasz to. To jest profil operatora. Paweł Maksy Webb. Bardzo dobre. Dobra, obstawiam Team Sylwia. I to jest dobra odpowiedź właściwa, pierwszy raz dźwięk. Dla mnie jest tak dobra dźwięk. Odpowiedź, że dostałem dźwięk. I od tamtej pory powiedziałem sobie, nikt mnie nie będzie bił. I pojawił się Juras. Dobry. No, pokazał mi co. Pamiętam po tym pojedynku, bo to było na tej samej gali, się biliśmy wtedy pod Bostonem. Wybił mi z głowy. Że pierwszy raz widziałem potem na Sherdogu, to jest taki portal statystyczny, że było wpisane metoda, zazwyczaj jest TKO, submission, jako poddanie. Pierwszy raz widziałem na Sherdogu w nawiasie,
Exhaustion, nie? Że przegrał walkę z wyczerpania. Zmęczenie, po 7 czy 8 minutach powiedziałem, ale bijcie się sami. Ale potem zmienili na tego. Nie taka była umowa. Więcej nie szło powietrza zabrać z sobą. Czyli teraz tak, zaczynamy tą rundę, gdzie będziecie wyznaczać kogoś, kogo chcecie wykończyć. Jest okej? Okay? Jest okej. Okay. No to zaczynamy od Mieszka. Drogi Mieszko, w serwisie YouTube Piotrek Szumowski jako dobry komik... Dobry komik? Ktoś się pomylił. Serio. Dobra. W serwisie YouTube Piotrek Szumowski jako dobry komik i podróżnik zamieszcza żarty o różnych państwach. Żartów, z którego państwa tam nie znajdziemy. Nie znajdziemy. A. USA. B. Szwajcarii. C. Ukrainy. D. Islandii. Ukraina A, była, bo... mamy. To zmieniona jest wersja. Jest, jest. Państwa Kurskich, okej. Okay. Ukraina była na pewno, bo nawet mu zajebałem żart stamtąd, ale potem się tu gadaliśmy. Widzisz, Mateusz, wystarczy pogadać. Szwajcaria też była, bo też słuchałem ostatnio, że dzwonił chyba ktoś do kanału sportowego i mówił, że strasznie chujowa była ta Szwajcaria. Już ja zresztą, no to państwa Kurskich nie było, no. Dobra, no to będzie dyskusyjnie, bo według tego, co tutaj mam, no to chodzi o Ukrainę. Tak. Co ty mówisz? Mamy dyskusyjną sytuację. Nie, to jest dobra sytuacja, bo... W związku z czym musisz się bić z Jurasem. A mógł... Ale nie, moment, nie, on miał... YouTube ktoś Piotrka, płaci za to? A on nie ma tam. On nie ma tam o Ukrainie. On ma na innym kanale. O Jezu, jakie to jest... Wow, no słuchajcie, tak jest... Ma coś o Ukrainie, tak? O, tak, ma to... Pan Maruda. Nie poprawiaj prowadzącego. Niszczyciel dobrej zabawy. Prowadzący ma zawsze rację. Gram tu uśmiechów dzieci. No to Mieszko, ty już tracisz drugie życie. No tak, i tu na dodatek nazwaliście Szumowskiego dobrym komikiem. To jest podwójny błąd. I piszących pytania. Dobra, czyli ty nie wyznaczasz kolejnego. Juras, ty będziesz wyznaczał kolejnego. Mam nadzieję. Jeżeli zgadniesz, oczywiście. Pytanie numer 11. Popek nie nagrał piosenki. A. Jestem królem. B. Wszystko i nic. C. Polombia. D. Szlugi. Jesus. Wy tak chyba średnio słuchacie tego Popka, co? No po co to słuchać? Nie ma, jakby to było inaczej. Ból zadajemy sobie na treningu. Dobrze. Jestem królem, to na pewno jest, bo on wychodzi przy tym. Dobra. Polombia też brzmi, że może być tutaj popkowe. Wszystko i nic zbyt wzniośnie. Tak, i szlugi. No stawiam na te C, wszystko i nic. Wszystko i nic, mówisz. Jesteś pewien? Nie, ale stawiam. Stawiasz? I to jest twoja odpowiedź? To jest moja odpowiedź. I tracisz drugie życie, bo chodziło o szlugi. Co za głupia gra. Najgorsze, że zaraz mnie zaleje. Tak, zaraz mi pytania, będzie okej. Okay. Kurde. Kurde. Czy dobra, nie? Obiecuję, że nie nadrobię jego twórczości. Nie? A właśnie, bo wam nie powiedziałem i widzą też. Będzie opcja w ogóle odzyskiwania żyć, dlatego że Wiolka Walaszczyk i Piotr Szumowski, których z nami tutaj nie ma, nagrali swoje pytania i jeżeli ktoś z was odpowie dobrze na te pytania, to będziecie mogli odzyskać życie. Mhm. Bez kitu. Dobra, w takim razie... Kasiu, teraz... Ja mogę powiedzieć, ile mam lat, tylko tutaj włączę. Le... Nie mów, bo tam uszy zwiędną. Dobra, Kasiu. W roście Wiolki Walaszczyk udział brał... O Boże. A. Paweł Chałupka. B. Mieszko Minkiewicz. C. Piotr Szumowski. D. Nikt zabawny, nikt śmieszny. No... Podchwytliwe trochę, co? Bardzo. Nikt śmieszny. No i właśnie, Pudzian, ja posłucham, ty zawsze masz dobry, wiesz, dobre powiedzenie, tak? Coś powiesz, to tak jest. I ja wybieram za głosem Pudziana. Nic śmieszny. A i potem będziesz mówiła, że ci odpowiedziałem źle. Ale potem staniesz w mojej obronie. Mam nadzieję, że będzie na czerwono, nie? Ale ty chcesz żyć. Karol, jak kiwa głową, bo tam był. A co, a poczekajcie, bo też jest taka opcja, to jeszcze, bo, że możecie mi pomóc. Tak, koło ratunkowe. W związku z tym, że jesteś jedyną kobietą, to masz... Pomogę ci tak, mówiąc. Możesz mnie zapytać, która odpowiedź jest prawidłowa. Dobra, i ty mi to mam tylko jedno do wykorzystania? Tak. Potem może będzie drugie, ale zobaczymy. A, dobra, to która jest prawidłowa? Korzystasz ze swojego koła i otóż odpowiedź jest Mieszko Minkiewicz. W takim razie, jaka jest twoja odpowiedź? Chciałabym... Nikt śmieszny, zostaje. Chcesz zostać przy swoim śmieszny? Juras, sorry, ale... Nie, no nie, nie, nie. Tutaj. Oczywiście. Mieszko życzę ci serdecznie, ja jestem taki, wiesz? Naprawdę? Mało mam polskości w sobie. Tak, ja zupełnie inny jestem. Ja ci życzę dobrze. Mieszko Minkiewicz, Karol. Tak, to jest dobra odpowiedź, brawo, fantastycznie, fenomenalnie. Ja, a nie bijemy, brawo. Ty wiesz takie rzeczy. A, i wybierasz kolejną osobę. Reżyserka, proszę, głośniej na ucho.
Kasiu, teraz ty wybierasz. Ja pamiętałam, chciałam tylko powiedzieć, bo ja pamiętałam, że Mieszko był, ale potem sobie przypomniałam, jak wyglądał ten roast i wydawała mi się ta odpowiedź śmieszna, bardziej sensowna. No, ale... Żeby nie było okej, no. Słucham? Kogo wybierasz? Bo teraz ty wybierasz następną osobę. Kogo zatopić chcesz? Czy ja uważam, że z tej strony za mało się świeci na zielono. Prawda. I teraz tak, czy wybrać dobrego i porządnego komika, czy komika, który... Czy pseudokomika. Sochy. Dobra, Mateusz, dajesz, ludzie tam czekają na live. No to Mateusz w takim razie. Mateusz dostanie pytanie numer 13. Rejent to dawne określenie. A. Błazna. B. Notariusza. C. Oficera. D. Krawca. To jest chyba błazen. Albo... Ale dawniej, nie teraz. Dawniej. Czekaj, czekaj. Błazna. Kurde. To jest twoja odpowiedź. Słuchaj, jest tak. Jesteś pewien, że nie będziesz żałował, jak to odpowiesz. Nie? Dobra, to poczekaj. Ja tylko pytam, co to znaczy? Nie, moment. Fajna komediowa odpowiedź, no przyjmijmy odpowiedź. Poczekaj. Ale on gra w tę grę. Na początku żarty były. Rejent? Notariusza. I to jest dobra odpowiedź! Yes! Możesz sobie bić brawo. Trochę sfaworyzowany. Gra polega na tym, że Sucha odpowiada, dopóki nie trafi. Dokładnie. Możesz nominować kogoś do kolejnej odpowiedzi. To ja nominuję Sebastiana Rejent. Że nikt nie chce pójść, no. Stoją za blisko. Za blisko. Dobra. Po zasięgu za mapaj. No to vice versa. Pytanie numer 14. 14. Koszula Mateusza Sochy jest przeważnie. A. Niewyprasowana. B. Brudna. C. Czarna. D. Zajebana. To jest dobre pytanie, ponieważ znam odpowiedź na to pytanie. Aha. To jest koszula Rafała Paczesia i ona jest czarna. I to jest twoja odpowiedź? To jest moja odpowiedź. I to jest bardzo dobra odpowiedź! Brawo! Zapomniesz swoje trzy życia. Oj, mamy... Czy ja mam czarną koszulę na sobie? I możesz wytypować kolejną osobę. A może byś wziął jeszcze raz Sochę, co? No i napierdalajcie się między sobą. Do wyczerpania. Poproszę Kasię Piasecką. Dobrze! Dobrze. Kasia dostanie pytanie numer 15 z gatunku tych prostszych. Dobrze. Kasiu, tak. Największy sportowiec według Jurasa to... O. Mariusz Pudzianowski to jest A, B, Michael Jordan, C, tańcząca Wielka Walaszczyk, D, Conor McGregora. Conor McGregora. Literówkę. Conor. No, Kasia, Conor, no wiesz. To taki drąg jakby co. Jakby ale wiecie co, to ja muszę od razu tutaj troszeczkę sprostować. Ale poczekaj, ale nie możesz, ale nie wnikaj. Nie prostuj nic. Konar to jest konar. Nie, bo to widać, że jak robiliście research, to szukaliście na Wikipedii tak około 2015 roku, nie? To się zmieniło już? Tak. Troszkę się jednak zmieniło. Dobra, no to w takim razie, Kasiu, jest Juras, Kasiu, nowe pytanie. Juras. To było stare największy pytanie. Sportowiec według Jurasa do 2015. No, dawaj. Kogo kiedyś lubił Juras? Kogo stawiał sobie za wzór? Jak patrzę mu w oczy, żeby odczytać. Ty nie rób maślanych oczu, Kaśka, tylko odpowiadaj. Bo ci nic nie podpowie. Cała Kaśka. Ale oni myślą, że tego nie widzą. Wiecie co, tak szczerze, to ja w ogóle na przykład bardzo słabo widzę i... Ja ci powiem, Mariusz Pudzianowski, no. Tańcząca Wielka Walaszczyk, no. Michael Jordan czy Conor McGregor? McGregora. Conor McGregora. Ej, ale tu jest największy, a Pudzian jest większy od Michaela. Dobra, nie wiem, znaczy nie, że się poddaję, po prostu powiem Michael Jordan. I to jest świetna odpowiedź, Kasiu! Bez pomocy! Intuicja, adaptacja, improwizacja, wszystko. Ojej. Kasiu, wybierasz kogo chcesz teraz? Chicago Bulls. Ja, ten jak mi podpowiedział, pokazał Ludka, mi ale to wszyscy kolor, wiedzą, no. Ja myślałam, że tam w jakimś nazwisku jest Red na przykład ukryte, nie? Aha. Nie, no tak to nie wiem. Ja nawet nie wiedziałam, że on Chicago był. Michael Jordan. Kojarzę gościa, bardzo sympatyczny. A Juras ma Jordany chyba, to może dlatego dziwne. Spójrzałem ideologię do twojej podpowiedzi. Dobra. Debil. Ale też już zauważyłam, że muszę zmienić postawę, muszę być milsza dla was. O nie. Bo zauważyłam, że ostatnia nominacja była przez to, że ja byłam złośliwa i chciałam Sochę wykończyć.
Nie wiedziałam, że Rejent się zwąchał z Sochą i widzę, że są tu. A wiecie, że możecie sojusze nawiązywać? No, można sojusze na nawiązywać. Uważaj, że tak. Ja zaklepuję Pudziana. To jest też ja zaklepuję Pudziana i Rejenta. Ja zostaję przy Jurasie. Co, że ja teraz odpowiadam? Nie, ja ci będę pomagała i ty też możesz. To tak, ja myślę, że tu sobie chwilkę poradzimy. Mamy sojusz Chicago Bulls, bo ja bardzo lubię właśnie. Właśnie Jordan Extra. Ja chciałem Jordan Extra. Też lubię. Ja jestem jak Szwajcaria, jestem neutralny. Wspaniale. To jak będzie potrzeba, to się zgłosisz. No. Wybierasz. I dobra, ja bym... Mariusz, to jest ten moment. Dobrze. To jest ten dobra. Tak? Dobrze, już, jestem gotowy. Dobra, tylko to chodzi właśnie, że ja ciebie typuję. Dobrze. Dobra. Myślałeś, że się oświadczy. Jestem gotowy. To byś błąd życiowy zrobiła. Pytanie będzie numer 16. Pamiętając o Oscarach, Mariusz, prowadzących się nie bije. Ja jestem tutaj tylko od czytania pytań, no nie? Dobra? Wszystko w tych czasach jest możliwe. Ja dobra, to ja zadam pytanie i spierdalam. Pytanie numer 16. Kasia Piasecka ukończyła A. pedagogikę terapeutyczną, B. kulturoznawstwo, C. kutasoznawstwo, D. politologię. Można łączyć kierunki, dodam. Dwie poprawne odpowiedzi. Powiem ci, ja tam niedowidzę. Jeszcze raz przeczytam. A tam poprawie jeszcze masz, patrz. Widzisz więcej. Pedagogika terapeutyczna, kulturoznawstwo, kutasoznawstwo, politologia. Politologia. Wybierz mądrze. Ja ci mogę pomóc. No. Nie rób tego, Kasia, przestań. Ale to jak jeden studiowałeś, to testowałaś? Przepraszam? jak jeden kierunek studiowałaś, to testowałaś? Czasem. Powiem politologia i co tam jeszcze? Kulturoznawstwo. Pedagogika, kulturoznawstwo, politologia. Dobra, to ja to A bym dał. A, no i to jest świetna odpowiedź, pedagogika terapeutyczna. Teniaki. Ale ja też, bo patrzyłem na nią tak, no kutasoznawstwo, to jest za nie. Zobaczysz, co się pasuje, jak wyłączało kamery. Najbardziej szanowaną osobą na tym roście. Ty byłabyś w stanie tak terapeutycznie kogoś tutaj ogarnąć? Tak. Jedną osobę tak. Jedną. Terapeutycznie. Ale że jeden jest na tyle niepojebany, czy że jedną naraz? Jedną należy się zająć. A ona dalej mówi o kutasach? Tak? Dobra, okej. Tutaj. A Pudzian dobrze odpowiedział. Czyli ty wybierasz tak. Teraz, kogo chcesz typować? To nie chodzi o to, kogo lubisz, bo normalnie patrzę na tą stronę. Dobra, tego nauczyciela weźmiemy. Spokojnie, pamiętaj, że jest tu spółdzielnia. Jakoś tak po prostu siedzi, zlitujcie się nade mną. No dobrze, zlituję się. No, duże, wielkie serce, bardzo dobrze. Mam dobre serce. Kaśka jest po pedagogice, to tego nauczyciela. Dobrze, mogę nauczyć. Pytanie będzie numer 17. Nie wątpię. Okej, Mieszko? No. Dobra. Ostatnie zdanie pracy licencjackiej Piotrka Szumowskiego brzmi: A. Newton pod koniec swojego życia zmarł. B. Jak zaliczycie, to się umyje. C. Hyk pyk. D. A tam kiedyś były lasy. To jest podchwytliwe pytanie, bo w żadnym z tych zdań nie ma błędów. Jak zaliczycie, to się umyje, bym powiedział. Ja ci nie pomogę. Jak zaliczycie, znając jego, to tak. I tak się dzieje. Newton pod koniec... swojego życia zmarł. Okej, okay, no to taki mądry. Jak Piotrek trochę. No. Tam kiedyś były lasy. O czym w ogóle Szumowski napisał pracę licencjacką? Szumowski napisał pracę licencjacką? Szumowski pisał? Tak. Ale ja pójdę dalej, kto? No dobra, no to być może nawet napisał o Newtonie. Ja kiedyś go widziałem w lasie, średnio sobie radził, więc to może nie być. Nie byłeś nic. A ktoś wie, co on studiował? Ja nie wiem. Głupota. Jest to bardzo prawdopodobne. U niego to jest podobne. No dobra. To musisz ryzykować. Ryzykuję, dobra, idę w lasy w takim razie. W lasy? No. Czyli twoja odpowiedź to, a tam kiedyś były lasy? Tak. Nie, odpowiedź A. A Newton pod koniec swojego życia zmarł. A cholera. Teraz ty nie powinieneś nie żyć. Ty to ja się wziąłem. Mariusz! Pod koniec swojego życia zmarłeś. Dajcie tutaj matę i będzie klepał. Też wiem, spokojnie. Juras. Tak. Oczywiście zostań z nami, bo jeszcze będzie opcja odzyskania życia, a poza tym wiesz, zawsze będziesz mógł służyć pomocą. Nauczyciela wykończyłem. Mieszko musi odzyskać życie. Tak teraz oczywiście, że tak. Ale to ja nigdy nie miałem tak naprawdę. Mam nadzieję, że tak samo będziecie mówić zaraz o mnie, nie? Ja z tobą do końca.
końca już. No, dziękuję ci. A, czyli dominator go zniszczył. No tak, odklepałeś go. Kurde. To teraz ty wyznaczasz kolejną osobę. Dzięki, Mariusz. Mariusz tak patrzy. No dobrze. Likwidator. Juras? O kurde, no. Po kolei. Wykańczamy. No dobra, to będzie prostsze, żebyś jeszcze przetrwał z nami. Pytanie numer 18. Dobra. Jeden z uczestników roastu Pudziana miał okazję roastować już Popka. O kim mowa? A. Mateusz Socha. B. Piotrek Szumowski. C. Paweł Chałupka. D. Żaden z nich. Tak się składa, że też miałem być na tym roście. I oglądałeś. Nie byłem na roście, ale oglądałem roast. Czyli pamiętasz. I był to Paweł Chałupka. Tak, dobrze, przyjmowałem. Nie, brawo, stole jeszcze się trzymał. Juras, na żółto się zapali. Powinien uzyskać życie, nie? No. Nie, ale dostajesz 18 punktów. Dzięki. Ale super. I ty wyznaczasz kolejną osobę. Co tam smutno, Paweł? Co to? Proszę. Opa. Ja się nie boję. Dobra. Pytanie 19. Pytanie 19 brzmi następująco. Wiolka Walaszczyk nazwała swój nowy program. A. Pucz. B. Gąski, gąski do domu. C. Gąski, pucz, gąski. Pucz do domu. D. Do domu, do domu. Wiem, bo to moja koleżanka. Ja zawsze zwracam uwagę na to, jaki jest następny jej program. Więc to będzie gąski, gąski do domu. Dziękuję. Brawo! Świetna odpowiedź. Było za łatwe dla mnie trochę. To była odpowiedź B. To chcesz jeszcze jedno, bo aż trudniejsze, poczekaj. O kurwa, nie, jest. Ale to weź, Paweł, weź na siebie. Możesz wziąć na siebie. Masz jakieś pytania o pierwsze zdanie. Pytanie numer 22, dodatkowe dla Pawła, bo tak go zaczął. Pytanie numer 22. Pudzian standardowo rozpoczyna dzień od A. Karaoke, B. Biegania, C. Wielki Walaszczyk, D. Tenisa. Od Wielki Walaszczyk. Od Wielki Walaszczyk. Dlatego Wielki dzisiaj nie ma z nami. Bo ją zajeździłem. Nie wytrzymała tempa ze mną. Odklepała, ale to i tak nie dało. Nie, jestem pierwszą osobą zlikwidowaną. Słuchajcie, Pudzian oczywiście, że od karaoke, nie, a to było pojebane, jakby się okazało, że od karaoke, co? Ja nie jestem uzdolniony muzykalnie. Kawałki swojego brata, dawaj na ring! Zaraz się zniszczę. Oczywiście to jest bardzo trudne pytanie, chciałem zaznaczyć. Strzelam, że chodzi o bieganie. Dobrze strzeliłeś, uratowałeś swoją skórę. Tanio jej nie sprzedasz. Dobrze. Tanio skóry nie sprzedałeś. A więc ja teraz wyznaczam. Tak, to może Sebastian, przepraszam. Drugi raz. Rafał. Mateusz dostanie pytanie numer 20. A to proste pytanie, bo od czego zaczynam dzień? Bardzo proste. A śpiewałeś kiedyś Pudzian na karaoke? Może teraz byś zaśpiewał. Ja nawet brałem udział w programie tylko nas dwoje. No tak, ale tak na karaoke, no jak, wiesz, w knajpie. Co był za program? Ktoś jak się bym nachlał? To wtedy tak. Tylko, że ja nie piję. Dobra, to na trzeźwo. Zatem już teraz możemy powiedzieć, że after party porośnie. Jaką piosenkę byś wybrał? Taką, którą znasz? Ja nie znam piosenek. Dobra. To se pogadaliśmy. Ja nie znam teraz piosenek. Mateusz. Tak. Dobra, Mateusz. To znaczy nie znam tekstów piosenek. Dobra. Słucham tyle o ile. Dobra. Jak niech Popka tak będzie. Posłucham, to... Pytanie 18, tak? Powiedziałem? 20. 20. Mieszko Minkiewicz został niedawno świeżo upieczonym ojcem. Kto jest ojcem dziecka? A. Mieszko. B. Rejent. C. Popek. D. Jeden typ zaraz musa. Podchwytliwe. Dlaczego nie? Dlaczego? Nie mam już prawie słowy. Jesteś ten zaraz musa. Ja jestem typem zaraz musa. Z hiszpańskiego papieża zrób. I żona Mieszka zemdlała po prostu. Buenas noches. A możesz zrobić przez chwilę hiszpańskiego papieża? Dobra, to następną odpowiedź. Następnym razem już odpowiadam. Dobra. No to co, a właśnie. Czyli jak? Mieszko, rejent, Popek, typ z Erasmusa. Nie jestem pewny. Ja też. Mamy się żony zapytać. Tak rejent nerwowo się zachowuje. Paznokcia musiał maczać. Ale nie ma tu Popka i Mieszka żony.
Kolejne dziecko będzie pop. O 9 miesięcy robimy most. Jak urodzi się z pociętą twarzą, to uwaga. Tak ze żrepem powinien. No dobrze, no to no Mieszko. No. Czekaj, pytanie muszę znaleźć, już mam. Tak, Mieszko to właściwie odpowiedź. Mieszko odetchnął z Wulką. To było to bardzo test trudne ojcostwo pytanie. Właśnie. Wiesz, jak jest na zielono, to jest git. Czyli tak, wyznaczasz kolejną osobę. Tak, wyznaczam kolejną osobę. Wyznaczę kolejną osobę, to będzie Juras. Juras. Chcę mnie wykończyć. Udzielnia. Dobry. Nie znam numery. Pytanie 21. Tak zawarliście. Grafiku prawdopodobnie, tak? Dobrze? O, czekałem. Pierwszym wynikiem, a nie, później no, odpowiedź to będzie grafika. Pierwszym wynikiem wyszukiwania słowa Rejent w Google jest Sebastian Rejent, agencja towarzyska, wydawnictwo czy wieś na Podlasiu. Jezus. Albo Rejent? Na wsi. Agencja towarzyska, nie. Podlasie nigdy nie jest. Pisywałem. Ale wiesz, na pewno nie jest to Sebastian Rejent. Nie dlatego, że jestem złośliwy. Nie, no bo dlatego podpowiadałem z tym rejentem. Wiedziałem, że to na pewno nie to, bo wiem, że po wpisaniu rejent prawdopodobnie najpierw wyjdzie, kim był rejent. Nie, właśnie nie ma. Nie ma tak. To chodzi później. Wieś ale nie, to właśnie chodzi później. Wieś na Podlasiu, nie. Sebastianem. Nie, nie ma chyba takiej, jest taka wieś na Podlasiu, ktoś był na Podlasiu kiedyś? Nie. Aha, dobra. Mieszko. Nauczyciel stamtąd pochodzi. Ja jeszcze byłeś miesiąc. Ale nie, Podlasie nigdy nie jest pierwsze, jak się googluje. Dobra, jasne. Naprawdę tak metodą właśnie prób i błędów i definitywnie wydawnictwo stawiam. I to jest dobra odpowiedź, proszę bardzo. Kurde, jesteś prawa! Na ostatnim życiu. Rejent jaki wkurwiony. Ja nie wiedziałem. Jezu. Nie. Sprawdziłem twojego Instagrama. Nie jesteś nawet drugi, rozumiesz? Oj, drugie też się trzy strony dalej i zaczyna się jego ojciec dobrać. Na dziesiątą z tych czterech podpowiedzi ale zobacz, jest rejent Wikipedia od razu. To jestem zdziwiony, bo jakby była Wikipedia, postawiłbym na Wikipedię. A tymczasem stawiam na króla naszego tego, z dzisiejszego magazynu. Wow, dobra, skupienie. Mariusz Pudzianowski, panie i panowie. Skupienie. Dobra, to ty dostaniesz w takim razie, Mariuszu. A wybierasz coś trudnego. No, wygrał ze trzy walki zęby. Prostsze pytanie. Która z tych osób nie ma prawa jazdy? A. Mateusz Socha, B. Paweł Chałupka, C. Mieszko Minkiewicz, D. Kasia Piasecka. On ma, bo jechał dzisiaj. Łatwa droga. Ale to nie znaczy, że mam, jak jechałem. Paweł Chałupka, Mieszko Minkiewicz, Kasia Piasecka. Ten to ma. Ten albo ten nie ma. Ja wiem. Chałupka. Ty nie masz prawa jazdy? Ale siara! Ty odpowiadasz na pytanie. Sam sobie zrobił koło ratunkowe. Boisz się samochodu? Trochę. No dobra, to niech będzie. Tak, Paweł Chałupka? Chałupka. Brawo, przez zastraszenie wygrałeś. Ty nie masz prawa jazdy. O, proszę cię. O. No. Ty musisz zawsze szukać babki, która cię będzie woziła. Paśka Piasecka. Trafisz się ustawić. Aplikację taką i ona wyskakuje mi... Pokazuje, która dziewczyna w ogóle bezrok. Które mają samochód. Zawsze musisz być ustawiony. Musi mieć furę i musi księcia wozić. No jak z Roxy, to teraz niewiele pojeździsz, bo zamknęli. Nie ma. Właśnie dlatego dzisiaj pieszo przyszedł. A co to Roxy zamknęli? Zamknęli. Parę miesięcy temu. I to tyle miesięcy? Cholera, dawno mnie tam nie było. No. Widać, że dawno nie ruchałeś. Nie. To też już padły. No. O, odloty też już padły. Kurwa, no i to gdzie teraz znajdzie się? Płatka też tutaj. Musisz mi wziąć coś, na jakieś namiary nowe dać. Dobra, ale jest agencja towarzyska, rejent. Odlotów nie ma. Tego nie ma, to... Wejdź na Katarzyna. Gdzie obecnie znaleźć kurwę? To mamy inną opcję w takim razie, bo mamy też opcję połączenia się z widzami. A więc jeżeli są jakieś dziewczyny, które mają niską moralność i samochód... Co to robić? I chcą podwieźć Pawła, to wysyłajcie SMS-a pod ten numer... który widzicie na dole, zadzwonimy do was zaraz i dogadamy się, bo Paweł też nie każdym samochodem pojedzie. A więc jeżeli któraś z was... Poniżej 126 nie wciada. Ma niskie standardy i samochód, to dzwońcie, piszcie SMS-y pod ten numer, zadzwonimy. Tak, ale też warto powiedzieć, że Paweł jest miłym, dobrym i zdrowym człowiekiem. Tak, i ta wysypka to schodzi... Najważniejsze, po zdrowym. Zdrowym. Warto też powiedzieć, czy to jest prawdziwy numer i prawdziwy ten. Pawle, wybierasz
Bo wygrałeś teraz, tak? Nie, teraz Mariusz odpowiedział. Mariusz. Dobry prowadzący. No. No dobra. A, przepraszam, Sebastian właśnie utracił 30 punktów. No nie ma, Sebastian, ja też mogę być prowadzącym teraz, patrz, jestem szary. Też mam pytanie. No dobra, chałupka, odpowiadaj teraz ty. Dobra. Głosem papieża hiszpańskiego. Serio. Zauważyliście, że Sebastian Rejent niewiele mówi, tym samym najmniej odpowiada i to jest dobra taktyka. Aha. Dobra, zmienimy, dobra. Dobra, zmienimy. Dobra, zmienimy. Ten chłop zbudowany niech odpocznie. Rejenta mam w razie czego. To było moje spostrzeżenie takie. Tylko, no. Kurwa, sorry. Ja już zapomniałam, że tu jesteś. A teraz prawdopodobnie z liścia to jest w modzie. Bo widzieliśmy na rozdaniu nagród, więc... Ale wiesz, jakbyś ja go tak udało, co tu się dzieje? Chciałem ci przytoczyć, że dawanie z liścia teraz się jest modne. Dobrze, no. Dajcie mi to pytanie. Jak dostaniesz z liścia, to znaczy, że jesteś dobrym komikiem. Ej, Mariusz, a zdarzyło ci się kiedyś komuś przypadkiem? Tak niechcący, wiesz, bo zakładałeś szalik czy coś? Najmana. Powiem ci, że bywało, z łokcia. Nie pokazuj, patrz w lewo jak to. Dobra. W takim razie, Sebastian Rejent i jest pytanie tam. Które to było, mówiłem? Aha, 24. Ambasadorem cateringu dietetycznego ze zdjęcia jest... Ze zdjęcia? Pytanie 24. Ja widzę zdjęcia. Nie. Popek, B, Kuzian, C, Jura, B, Kasecka. I nawet wiem, z której to. Podkreślałem, że to jest. Ciężko było boczną kontrolować. Żywa klama. Ja ci takie zdjęcie zrobi. A, wie. Na treningu Jurasa żoł objąć. Nie. Jakiego cateringu jest? No catering dietetyczny, no, ale nie powiedziałem ile naraz jadam. Ten, kto jest na zdjęciu, jest patronem cateringu, tylko pytanie, kto to był. To ja chyba znam odpowiedź na to pytanie. Popek, Juras, Pudzian, Piosetka. Tak, to jest ten gruby. Popek, Juras. Tak, to jest Jura, brawo. I pytanie, czy to było przed czy po tym cateringiem? Nie, bo ja wiesz to, ja jestem na cateringu dietetycznym, ale zjadam ich kilka w dziennie. Nie tak, że tam, o, dieta 2000 kalorii, nie? Ja mam to na 2000, na 3000, na 4,5. Ale to już zrzuciłeś tego bebzola. No wiesz, dobrze, wciągam żywca. To znaczy Juras wtedy robił wagę chyba, bo nie chciał być lżejszy od... Tak, tak, to prawda. Wiecie co, zazwyczaj zjeżdżałem do 93 kilo. Mówię, nie, z udzianym każdy kilogram będzie istotny, nie? Z żarem jak się... Mówi, jak nie tego wagą zajadę. Wracam do domu, mówię, tkanka spada, dobra, carbonara. Paweł, badaj. No mówię, ale nie pomogło, nie? Także byłem gruby i wpierdol dostałem. No dobra, ale teraz możesz się zemścić, odbić za ten wpierdol, bo ty wybierasz, kto będzie odpowiedział. Ej, przecież ja wygrałem. Ale to było o mnie! Dokładnie odpowiadał, ja mu przekazał. Tak, tak, nie, ja proszę, jestem to, pamiętliwy. To, Sebastian... że sznuk tak prowadzi 1 z 10. Nie, no temu dajmy! Tak ładnie odpowiadał. Dobra, no to trzymaj się zasad, no. A można jeszcze raz Mieszka zajebać? Można. To ja na Mieszka. Przepraszam, czy wskrzesicie mi życie, żeby mnie zajebać? Żeby cię zabić bardziej. Cały czas chcą cię lać i za co? A on taki ja spokojny. Poproszę na nauczyciela. Dobrze. Nauczycielu, dostaniesz pytanie, numer... I łatwe. Żeby ożył. Numer 20, słuchajcie, 25. Tak, a to jest łatwe, rzeczywiście. Kupił skórę tanio, ale tanio jej nie sprzeda. A nie, czekaj, kurwa, to o tobie. Dobra, przepraszam. Mieszko! Mieszko! Odpowiedź. Dobra, to już lećmy w to. Już żółte poproszę. Kto to powiedział? A, Socha, B, Chałupka, C, Mieszko, D, Szumowski. Mieszko, brawo! W takim razie kolejne pytanie. Pytanie numer 26. Idąc za ciebie. Romantom w tej grze. Walka Pudziana z Jurasem skończyła się zwycięstwem. A. Jurasa na punkty. B. Jurasa przez Balachę. C. Pudziana. Jak to było? Kurde. Że coś tam. Balachem. I D. Mariusza Pudziana przez techniczny nokaut. A co to jest to coś tam? Takie długie? To jest błędna odpowiedź. Tak, to jest. No to Pudziana. Żartował najmniej i to było nie fair. To było Pudziana. D. Czyli? D.
I to jest właściwa odpowiedź. Szkoda, że niestety nic nie... A, przywróciliście do życia. Tak. Podwójnie, to teraz żółty jest. A nie, jak taka gra jest, to spoko. Nie zapalajcie żółtego teraz. Ale to było żółte pytanie. Ale za to Rejentowi zgaście dwa. Dobra, to Rejentowi zgaście jedno. Tak, że ja mu przekazałem. Zgaście Rejentowi jedno, to musisz... Wystanie życia. Prawdziwy nekromant. Masz koszulkę z Dragon Balla, tam tak można było. Prosimy o zgaszenie jednego Rejentowi, bo musi być równowaga. Dwa zyskał. A nie, nie gaście mi dwóch. Okej. Okay. Dobrze. No i mamy równowagę. Podoba mi się, że jedno moje życie są warte dwa twoje. Jak w życiu. Wiesz, ty wybierasz kolejną osobę. No, Socha. Tylko nikt nie będzie Rejent, bo i tak już dostał. Nie, Socha ma za dobrze. Dobrze, Mateusz Socha, proszę bardzo. Mateusz, pytanie numer 26. Nie, 27. Paweł Chałupka. Popularność zdobył między innymi historiami o A. melanżowaniu, B. gastronomii, C. pedofilii, D. pedofilii w gastronomii. Ostatnie dwie odpowiedzi to... No akurat nie mówił tego na scenie, tylko prywatnie. Nie, no to jest proste. No jest proste, no. Gastronomii. No to gastronomii. Tak, dobrze, ale klasków nie będzie. No nie, to nie widziałem jednak. No. Ale Mateusz, że to wiesz, jeszcze nie powiedział odpowiedzi, że już przybiliśmy, że to no była to dobra jest takie nie? Oczywiste. Zajebisty ten teletur. Będę częściej wpadał, nie? Dobrze. Chcesz zgasić lampkę ostatnią, tak? A że teraz? No. Nie, poczekam jeszcze na pytanie, na które dobrze. Nie odpowiem. Ja niepotrzebnie was drażnię. Kaśka, z Kaśką będę się droczył. Tak, dobrze. Ja tylko się ciągle zastanawiam, jest jakaś nagroda na końcu, czy... Oczywiście, że tak. A, osoba. Ale to jest niespodzianka. To jest coś pytania. Tak. Carbonara wjedzie. No. To teraz? Teraz ja. A to już wybiera. I ja wybieram Kaśkę. Noż. Dobra. Się wydaje, że Mateusz mnie nie lubi, bo powiedziałam. Dlatego, że cię lubi. Kaśka, przestań. Pytanie numer 28. Kasiu? Tak. Mieszko Minkiewicz w jednym ze swoich programów stand-upowych śpiewał piosenkę o A. Białymstoku, B. Wiedźminie, C. Gotowaniu, D. Pedofilii w gastronomii. To jest możesz trudne. Powtórzyć? No ja ci nie pomogę tutaj niestety. No wie najgorzej, że ja nie oglądam Mieszka Minkiewicza. Nie, to ale ja. Nikt go nie ogląda. Piosenkę o Białymstoku, o Wiedźminie, o gotowaniu albo o pedofilii w gastronomii. O Wiedźminie. To jest twoja odpowiedź. Tak. I to jest świetna odpowiedź, brawo Kasia! Proszę bardzo, tak się oszczędza życie, widzicie? Nie wiem, czy wiesz, Juras też ma Wiedźmina na nodze i nie powiem skąd wiem. Wytatuował sobie. Tak? No, cała noga jest kurde w Geralcie. Nie, Udo jest w Geralcie. Łydka jest w Ciri. A Juras, a jakbyś właśnie pokazał? Tak, pokażę, poczekajcie. Ale z gry, czy... Tak, z gry, no, co do projektu. Nice. No dobrze. To zajebiste. Nie, z książki. No, z książki, bo z gitu. Napisane Ciri. Opis Ciri. Geralt. To teraz wyznacza pytanie na Pudzianę. To znaczy... To teraz wyznacza pytanie na Pudzianę, ty Kasia, tak? Tak. Tendencyjne. Dokładnie. Dobrze, odpowiem. Teraz Mariusz. Może uda mi się odpowiedzieć. Na pewno. Dobra, ej, to powinno być łatwe. Mariuszu, pytanie numer 29. Wiolka Walaszczyk według Rafała Paczesia nadaje się do A. zamknięcia w piwnicy, B. do bigosu, C. do pchania karuzeli, D. do niczego. Ja bym ją zamknął w piwnicy. cały czas dlatego jej tu nie ma. Naprawdę do niej zadzwonił. Jak to się... Ale chociaż to się na Martę. No to, która odpowiedź, powiedz mi, nad którą się zastanawiam? A jeszcze raz, poczekaj. Poczekaj. Zamknięcia w piwnicy. B do bigosu, C do pchania karuzeli, D do niczego. Wiecie, no. Mariusz. Ojej, przepraszam, bo mi spadła woda. To jest odpowiedź. Mariusz! A, do żarcia, czyli do bigosu. Jak on do żarcia. Fenomenalna intuicja. Co za dominator. Tu się dzieją rzeczy. Dobrze, masz prawo wyznaczyć kolejną osobę. Ja cię lubię. A naprawdę? No. Wiolkę już mam w piwnicy. Do piwnicy. Musi pilnować piwnicy. Hardcore będzie do piwnicy.
Później moja mama. Ja, ale jeszcze czegoś takiego nie miałeś. Do piwnicy idzie. Tam będzie romantycznie. Poczujesz ten smród kartofli. No proszę cię nie śmiać, to mam być romantycznie, a nie. O jest. Biolka obiera. Biolka już obiera te kartofle. Kaśka? Niech będzie, Kasia. Dobrze, Kasiu, kolejne pytanie. Tak. Czyli to będzie pytanie numer 30. Uważne. Która z osób miała swój własny roast? A. Popek, B. Mieszko Minkiewicz, C. Sebastian Rejent, D. Wszystkie odpowiedzi są poprawne. Czyli powtórzę jeszcze raz. No. Popek, Mieszko, Rejent. No albo oczywiście, wszystkie są poprawne. Brawo, Kasia, po raz kolejny, to jest kobieca intuicja. No. Dajcie oklaski, proszę was. Tu... Nie ja muszę do piwnicy. No. Oni już kocha, nie kadnij tekstów. Albo przynajmniej zapytaj, parę czy może. Tekstów tu może przyjąć. Kasiu, wybierasz. Tak. Ja może za te kradzież tekstu. Bardzo proszę, pan Socha. Dobrze. Mateusz, tak? Tak. Dobra, okej. Okay. Poprosiłeś tak. Mateusz? Dobra, pytanie numer 31. Piotr Krzymowski wydał książkę Z podróży dookoła świata. O czym w niej zapomniał? A. O podróży, B. O numeracji stron, C. O zdjęciach, D. O przecinkach. O numeracji stron. Kurde. Ja naprawdę? Wszystko wiem. Dobra, tak. Ale docelowy zabieg, czy zapomniał? Nie, zapomniał. Zapomniał. Naprawdę? Tak, no. Zrobił spis treści. Ale jest spis treści. Jest, na jest właśnie, jest spis treści, jest napisany rozdział drugi, strona 34 i nie ma, listę, no. Nie ma numeru stron. Pefron mu sponsorował podobno. Dobrze, dobra odpowiedź i ty wyznaczasz kolejnego odpowiadającego. To ja oddaję na Kaśkę. Dobra! Kasiu, pytanie numer 32. Tak. W co na początku kariery komediowej Paweł Chałupka zainwestował 600 zł? A. W kryptowaluty, B. W kukłę do zostania brzuchomówcą, C. W Amber Gold, D. W 8 podejrzanie tanich prostytutek. Ha! Podchwytliwe pytanko widzę. Tak, tak jest. Ale dzielimy prostytutki na te 600. Czyli takie tanie były. Dzieliły prostytutki. 600 naprawdę? To 6 by było. 600. W kukłę. Sześć tanich kukieł. Bo wiele od kukły się nie zarazi. I to jest twoja odpowiedź, tak? Ty się zastanawiasz na razie. Się zastanawiam. Dobra. Na razie, tak? Nie, sugeruję. Nie, po prostu to jeżeli chcesz, możesz sugerować, ale się zastanawiam i chyba właśnie potwierdzę po prostu dobrą odpowiedź. I to jest dobra odpowiedź, Kasia. Wielkie brawa. Fenomenalne. Fenomenalne. Chłopaki za to. Ale wiedziałaś czy nie? Wiedziałam. Wiedziałam, bo ja słuchałam kiedyś tam różnych. Zresztą myśmy też gadali. Ona była tą kukłą. A wiadomo, gdzie się wkłada rękę. Sebastian Rejent, żebym ja cię zaraz nie wybrała. Kukłą ze stówek. Ale groźba. Informacja, uwaga, dla widzów, którzy teraz nas oglądają i pytają, tak? Pytają w komentarzach o to, czy będzie Popek. Tak, Popek będzie, po prostu jest niedysponowany dzisiaj, ale na roaście będzie. Także spokojnie możecie kupić pay per view i obejrzeć cały roast od początku do końca na żywca, potem ewentualnie jeszcze sobie odwinąć w niedzielę o godzinie 19, bo po to właśnie to robimy, żebyście to kupili. Także patrzcie, tutaj na dole jest adres strony i śmiało. Tak, przecież jak można ich nie kochać, no nie? Przecież oni potem będą wywlekać takie brudy na roaście, że hej. Kto teraz? Ja teraz zgadłam. Czemu ja pytam w ogóle prowadzący? Ja nie wiem. Dobra. Ja jestem zgadłam, tak dumna z tego, że powodu, że zgadłam, naprawdę, że chyba pocelebrujmy ten moment i wybierzmy pana... Nie. Sebastian Rejent. Dobra, Sebastian Rejent, proszę bardzo. Pytanie numer 33. W którym show nie występował Mariusz Pudzianowski? A. Taniec z gwiazdami, B. Just the two of us, tylko nas dwoje, C. Przygarnij mnie, D. Kuchenne rewolucje. Czekaj, jest show Przygarnij mnie, ty mogłeś tam występować? A myślisz, że... No jak nie? Ja to nie słyszałem. Ty weźmiesz wszystko. On był w edycji z... Ty, pewnie nie byłeś, ja wiem, w czym nie byłeś, no bo nie jesteś restauracją. Ja tylko... W tym momencie masz 83 punkty za dedukcję. Dziękuję. Więc pewnie nie było cię. A poczekaj, a dom weselny?
No. Też nie jest domem weselnym. Ale ma. Tak? Masz dom weselny? Hmm? Jakby chciał się hajtnąć jeszcze raz, to wiesz. To puści wiolkę. Ona tańczy wtedy na tym weselnym. Wiolka zatańczy tobie. Dobre. Kuchenne rewolucje. I to jest twoja odpowiedź. Ostateczna. Masz już żółte światło, na pewno to jest twoja odpowiedź. Bo Mieszko mi je zabrał. A nie dlatego, że się skupi? To... I to jest twoja odpowiedź. Tak. Świadom całego ryzyka. Tak. Dobrze odpowiedziałeś, ryzykanie. Proszę bardzo. Ten to ma jaja ze stali, dobrze. Przygarnij mnie, pogryzło mnie parę razy. A co to był? Co to za program w ogóle? Jest. Przygarnij psa ze mnie wziąłem, to mnie pokrał kilka takiego, razy. Tak? Tam ciebie ktoś wziął na chatę. Musiał ci go pokazać, wiesz. Przyprowadzać na spacery. Tak, Mariusz, ale która by mnie chciała przygarnąć? Przyszedłbym lodówkę. Dobra, nie, było coś takiego, nie? Juras nagle pamięta wszystko, gdzie pójdę. Nie. Było, zapomniałem. Do dnia dzisiejszego mam tego łobuza. Tak? Ale gryzie? Nie, teraz ja go leczę, bo się zatruł. Ty go gryziesz. Sterydów się dostał. Powiem ci, że... Poczekaj do niedzieli! Poczekaj, nie ryzykuj, bo mogę cię poszczyć nim. Ogryzie cię. A o co chodziło w Tylko nas dwoje? Co to było? Śpiewanie. Czyli gwiazda, która umie śpiewać, uczyła mnie śpiewać. I zaśpiewałeś? Proszę cię. Nie śpiewałem, tylko tańczyłem i do finału doszedłem. A co najlepsze, to powiedzieli tak, kto wygra program, to znaczy mogłem wygrać ten program, na pewno nie za śpiewanie, tylko za głupotę. I byli główny, kto wygrał, na top trendy. Ja mówię, ludzie. I ja jebię, ale to było dobre. Kto by wygrał na top trendy, to się z tym chodzi. I top trendy chyba by to był ostatnia edycja. Ja bym kupił PP. Dobrze. Teraz na top trendy. Teraz odpowiedział ja ładnie. I dobrze, że nie wygrałem tego programu, bo to była katastrofa moja. Ale doszedłeś do finału, tak? Tak. Niesamowite, że... A pamiętasz, to trzeba było... Przegrałeś, kto wygrał? A kto wygrał? Wygrał ten pies. Wtedy to wygrała Paulina Sykut, chyba to wygrała. Tak. A to ona się nadaje, no. Ona mogła śmiewać, ja nie. I na scenę... Ja dobrze tylko wyglądałem. Dobra, ty. Na pewno. Dobra, idźmy tam. No wiesz co, nie widać, że ładnie? Bardzo, ty już tak... Uważaj, co mówisz, bo pójdziesz do piwnicy. Nie. Uważaj. Dobra, Mariusz, proszę cię, nie. Uważaj, bo nie piwnica. I teraz Sebastian? Ja poproszę na Pudziana, żeby bliżej odpadł razem z Kaśką do tej piwnicy, żeby się zabrać. Dobra, o, no to jest, uwaga, lokowanie produktu i proste pytanie. O której i kiedy startuje roast? Błagam cię, powiedz, że wiesz. 2 kwietnia o 18, 3 kwietnia o 19, 2 kwietnia o 20, albo 3 kwietnia o 18. Dużo tych... 3 kwietnia, oczywiście, że tak. Pięknie. I o której? O 19 startuje. No jak? Nie. Oni mi będą ci znać, a ja nie będę dłużny. Bardzo dobrze. Komu chcesz dawać teraz? Ten strach w oczach. Dobra. Okej. Rejent. Pytanie numer 3. Bądź na Oriencie. A to dla mnie, tak? No nie, nie dla mnie, nie? Pytanie numer 37. Rejent, słuchaj. Słucham. Mariusz Pudzianowski pochodzi z... A. Który to, przepraszam? Ten, który ci zaraz jebnie. Białej Podlaskiej, B. Bielsko-Białej, C. Białej Raskiej, zobacz, tak się D. Klei. Białej Mewy. Pudzian nie Biała Mewy. Mariusz Pudzianowski pochodzi z... Tak, wybieraj. Aha. No, tylko nie zgadnij. Tylko nie zgadnij? Tak. Masz dobrze odpowiedzieć, to blachy nie będzie. Mhm. Biała Podlaska, Bielsko-Biała, Biała Rawska, Biała Mewa. Okej. Okay. Biała Mewa, nie? Nie, ja wiem skąd ty możesz pochodzić, tak? Po akcencie. Skąd? Bo Jorzym tam bierze, u nas na wsi to wiesz tak, niedaleko je pod granicę, nie? To teraz jestem przekonany, że to jest Biała Rawska. Dobra, tak, dopóki nie zmienisz zdania. Tak, to jest dobra odpowiedź. Dobrze, zatwierdź mu, bo ile skończył.
Dlatego chciałem to jak najszybciej urwać. I wygrałeś opcję wybierania kto teraz. A czy tylko ja czułem, że będzie leciała Le Panaryj? No, ja to chciałam. No, na maksa, no. Też na to liczyliśmy. Wszyscy liczyli na to. A ciężko, Mariusz. Ja poprosiłbym, żeby teraz chałupka się wypowiedział. Dobrze. Ale nie odpowiadał na pytanie, tylko coś powiedział. Witam państwa serdecznie. A pytanie idzie do Sochy. Bo też jest w zasięgu. Dobrze, w takim razie pytanie numer 38. Dokończ tekst piosenki. Dawaj na ring. A, zaraz zabłyszczę. B, zaraz cię zniszczę. C, Mariusz King. I D, bo w płucu mi świszczy. A tam na końcu jest chuju? Bo ja się zawsze zastanawiałem. Dawaj na ring, dawaj na ring. Zaraz się zniszczę, zaraz się zniszczę. Chuju. No, no, tylko, że takie masz myśli. Nie, no bo tak, tak to brzmi. Uu, czy to jest po prostu... Uu. Nie, to chyba jest bardziej właśnie taki... Uu. No, to jest taki... Uu. Juhu. Ale jest zaraz... Fajnie, że jesteś. Dawaj. Zaraz cię zniszczę. Czyli odrobiłeś lekcję. Odpowiedź. Tak. Nie, on to mówił do ciebie po prostu. Dobrze. I to jest dobra odpowiedź. I zachowujesz swoje życie i zostajesz z nami jeszcze przez chwilę. Dzisiaj cały czas na zielono. No. A właśnie, to trzeba zmienić zaraz. Hark. Dobra, wybieraj. Ja bym poprosił Pawła, żeby wybrał Mariusza. Dobrze, w takim razie Mariusz. Czekaj, ja najpierw wybiorę. Wybieram Mariusza. Dobra. W takim razie Mariusz. Dobrze. Paweł, pytanie numer 41. Informacja tam do reżyserki. Paweł Chałupka w jednym ze swoich programów przewidział przyszłość. O jakiej sytuacji mowa? A. Organizacji mundialu w Katarze. B. Przewidział wynalezienie autonomicznych samochodów. C. Przejebanie przez Jacka Sasina 70 milionów na wybory, które się nie odbyły. I D. Przewidział rapującego prezydenta. Ja nie wiem, Mariusz, nie patrz na mnie. Też się odjebał. Ja bym tutaj drogą dedukcji, mam jeden typ. No, ale nie powiem, bo to twoje życie. Juras dobrze kombinuje. No tak. Ja bym postawił... A podpowiedzcie na trochę, co no? No, hot six nie challenge. Ja bym tak postawił, no. Prezydent. No, to a to z programów. To przypomnę... Rapującego prezydenta. Jest jakaś A, B, C i jest D o rapującym prezydencie. Mógł. Jest A, B, C i jest D o rapującym prezydencie. Ale to jest taki, to jest nasz typ. Tak. I Mariusz mówi A. A co ty A o czym to było w końcu? A to dajcie Pudzianowi. Zatkaj uszy, Mariusz. Co to było? Słuchaj, to było, nie powiem. A było wprost, to tam z ostrym cieniem mgły? Coś w ten deseń mogło być. Dobra, to rapującego prezydenta. Rapującego prezydenta wymyślił. Czy jest coś, czego nie wiesz? Czy jutro wstanę o 6? I zaśpiewasz karaoke. Właśnie, bo tak, kto by chciał uzyskać życie? Juras, tobie by się przydało. Dzięki. Ale Juras żyje. Ale co to za życie? Jak po trzeciej rundzie z tobą. Już mu tlen odcinam. W takim razie pierwsze pytanie od naszych gości wirtualnych, czyli niech będzie pierwszy Piotrek Szumowski. Jeżeli odpowiesz prawidłowo na to pytanie, odzyskujesz życie. Dawaj, Piotrek. A jak źle? To luz. O, to czwarta runda już raz będzie. Z tej strony Piotrek Szumowski. Cześć, Piotrek! Pozwolę zadać pytanie, korzystając z okazji, to dawaj. W Anglii, to mam nadzieję, że lubicie odpowiecie na to pytanie. Jakie dziś jadłem śniadanie? Co? A. Humus. B. Szakszuka. Czy C. Parówki. Parówki. On zapomniał o czwartym. On pamięta o numeracji, proszę cię. Ale że co, że jest w Anglii? Humus, parówki. Humus, szakszuka, parówki. Ty naprawdę za długo się zastanawiasz. Ale nie. English breakfast to jest co? Nie ma nic? Ale są tam... Nic, nie? Są my, tam to humus, nie są parówy, tylko jakieś to. Ale to istnieje duża możliwość, że zjadł to wszystko. Wprowadzać w błąd. W sensie, że dostał, bo są chujowe. Nie, to jest... A to nie, jak jest w Anglii, nic Anglii, nie pasuje. Anglii, ja nic nie pasuje, ja bym wszystkie trzy wybrał. To jest dobra odpowiedź, że nic nie pasuje, czyli nie żar nic. Jak ty na to wpadłeś? Fenomenalna dedukcja i właściwa odpowiedź. Świetny to był. Płatki.
więc... Ale nie, ej, technicznie się zgadza. Ale że nie jadł tak. Tego, co było na liście. Tak. Zgadza się i już jesteś znowu żółty. Świetnie, dziękuję bardzo. Dzięki. Fenomenalnie. Fajna gra, naprawdę, co tydzień, co tu wpadłem. I wygrałeś możliwość wyboru, kogo chcesz tutaj zniszczyć. Ej, to zróbmy już w ogóle drugie pytanie od Wiolki. To weź kogoś żółtym, żeby mógł odzyskać życie. Dobra, kto ma żółte? My mamy żółte wszyscy. Nauczyciel, Wiolka. Aśka? Ja mogę odzyskać. Odpowiedz sobie, co? Dobrze, dobra, świetnie. To poprosimy pytanie od Wiolki Walaszczyk, która z nami nie może być, ale jest wirtualnie, zdalnie i teraz Kasia może odzyskać swoje brakujące życie. Chciałabym, bardzo. Z piwnicy. Ładna piwnica, Mariusz. Kto był pierwszym mężem Wiolki? O kurwa. Odpowiedź Kartofel. Elvis Presley. Odpowiedź B. Marek Grechuta. Odpowiedź C. Jerzy Kryszak. Kurde, ale dała teraz. Trudne, no nie? Ja myślę, że parówki. Żaden z nich, bo trzy znowu, nie? Żaden z nich. Ale dała. A jaki był? Kryszak był? Był Kryszak, był Grechuta. Elvis Presley. I Presley. Nie no wiem. To możemy to do dedukcji. Ja nie znam odpowiedzi, więc mogę też myśleć, no nie? Mnie się wydaje, że gdzieś czai się jeszcze czwarta opcja, jakiś taki przykładowy. Tomek! Ale to tak zupełnie z klapy rzut. To już drugi mąż. Bo tak, no ale poczekaj, Grechuta tak sentymentalnie, ale trochę za stary, no nie? A jakie było pytanie? Presley, to Presley za młody. Jaki ale wiesz, to mogło być taki crash, wiesz, za młody. Niby. No to jeszcze Presley. Elvis, no i Elvis trochę jest w jej klimacie. Mhm. No. Taki wiesz, tam biodrem zakręci. Tak. Grechuta, no to smętny za bardzo dla niej. Kryszak. Ona się urodziła w kociołku z amfetaminą. Grechuta, to... No właśnie, a Kryszak jest taki szalony, jakby ciągle nakręcony. Jezus, to było złe. To co? Wybieraj. Czyli odrzucić ten pomysł, że tam jest jakaś inna odpowiedź, po prostu brać... Myślę, że ona by na to nie wpadła. Znaczy nie, źle. Żebym ja straciła życie. Chodzi o to, że ona by myślała logicznie. No Kryszak, jeżeli nie mogę wybrać, że przykładowy Tomek z czapy wzięty, no to albo może nie Kryszak, tylko po prostu Elvis Presley. Czyli Elvis. Elvis może. Dobra, to no poprosimy odpowiedź. Odpowiedź A. Elvis Presley. Tak jest. Dobrze. Brawo, jest zielony. Tak jest dobrze. Brawo, jak ty to robisz? A kto to taki zielony jest? Czekaj, co coś gadała. Dobra, jebać. Wyznaczasz kolejną osobę. Kolejną osobę do straty czy do zysku? Do straty. Już teraz gramy normalnie. Normalnie do straty. Na stratę, no. Dawno Mieszko nie był w grze. Tak, dziękuję. Proszę. Dobrze. Mieszko, już masz ten. Ciężko, to dostaniesz prostsze pytanie. Pytanie numer 36. Bilety pay-per-view można kupić na stronie A. www.rowspudziana.pl, www.kupbilecik.pl, www.playlife.net albo wszystkie odpowiedzi są poprawne. U. A to ty nie wiesz? Okej, myślę, że wszystkie odpowiedzi są poprawne. I to jest dobra odpowiedź, proszę bardzo, wchodźcie, kupujcie i bądźcie z nami w niedzielę, pięknie. To było lokowanie produktu, idziemy do prawdziwych pytań. Gancko. Wybieraj. Na siebie. Dawno mnie nie było. Też to może być. Serio mówisz? No. Nie można, ale w sumie czemu nie? No. Najszybsza walka Pudziana, skończona przez poddanie, trwała A. 18 sekund, B. 43 sekundy, C. Minutę 16 sekund, D. 2 minuty 50 sekund. To na chałupkę jednak. Nie można już zmienić. Chyba. Nie można. Chyba. Później będzie można. No. Przez poddanie. Poddanie. Przez poddanie. Tu ja pies. Skończona przez poddanie. No to oni nie ale wiedzą. Kogo poddanie? Juras, oni nie wiedzą, o co tu chodzi. Ale ty wiesz co, jak wiemy, czytam pytanie, to ja też nie wiem. Nie? Dobra, który najszybciej wygra, niech będzie. Ale to moim wygrana przez poddanie, czy przegrana przez poddanie? Nie, najszybciej wygrana chyba, to tak będzie. Wygrana. Ja tych pytań nie układałem. Dobrze, najszybciej wygrana, o tak. Skończona przez poddanie. Hmm. Okay. To co, chcesz wygrana? Nie, bo najszybciej wygrana niech będzie. Dobra. Bo to najszybciej tak wygrana przez poddanie. No dobra, zwał jak zwał, która najszybciej była, no. Dobra, 18 sekund. Była walka o wsadzenie Wiolki. Teraz Karol nie wie, bo się zmieniło pytanie. Dobra, to nie, po dłuższym namyśle myślę, że jednak to jest 43 sekundy. Dobra odpowiedź, świetnie, to wpadłeś. Najman? Fenomenalnie, że o to chodzi. Tak. 18 sekund to... A to nie jest tak, że sędzia przerwał? I to, no to wiesz, jako, to nie jest jako poddanie, że odklepanie. No. Bo już mu starczyło. Poddaje się materię. No a 18 sekund okay. To tam sędzia już niepotrzebny.
O, z Grace. Nie, 18? No z ostatnio. Tym dużym ostatnio. No. A tak! Tak, tam jest sędzia niepotrzebny. Tak. Właśnie podchwytliwe, bo ostatnią walkę w 18 sekund, ale to nie było przez poddanie, prawda? Tak. No właśnie. Clean KO, no. Dobra, czyli teraz... Ktoś tu zakręcił nas. Ty źle odpowiedziałeś teraz. No dobrze, dobrze odpowiedział. Ale zabrali ci, że dobra, takie są zasady. No. Dzięki. Czyli nie odpowiedziałem, bo czute. Dobra, no to wybieraj kogo. To pan Chałupka, proszę bardzo. No i witam serdecznie. Dobra, to Paweł dostaniesz prostsze. Mateusz Socha, na pytanie numer 40. Mateusz Socha na scenie nie parodiował A. Borysa Szyca, B. Mariusza Pudzianowskiego, C. Rafała Paczesia, D. swojej babci. Nie, mnie parodiował. Nie, nie żeś parodiował. No. To jest tak? Od Borysa. Oglądałem to. To jest twoja ostatnia. Iłacha darłem. Tak, skóry nie przedam. To jest świetna odpowiedź, brawo! Szkoda, że nie miałem publiczności. Dziękuję bardzo, to tyle ode mnie, byliście fantastyczni. Pozdrawiam wszystkich. Dobrze, to ja może na Mariusza. Dobra, to ja znajdę łatwiejsze. Dobra, war, proszę z mostu. Raz się wali. No raz. Drugi raz nie w zdaniu. Raz się żyje, dobra. W tym przypadku raz się żyje. Faktycznie. Raz się żyje i raz się wali. Na plakacie programu To nie są ćwiczenia Pawła Chałupki. Co się znajduje na tym plakacie? A. Paweł je pączki na siłowni. B. Siedzi na dachu samochodu strażackiego. C. Rozwiązuje egzamin. Czy D. Ucieka przed tsunami. Raz się żyje. Kurwa. Sportowy, to nie są ćwiczenia. To nie są ćwiczenia, patrząc na niego, to tylko pączki możesz żreć. Tak, dobra odpowiedź. Cały czas gastronomię. Cały czas się kręci koło gara. Ja daję sobą podpowiedzi. Dobrze. I tym samym Mariusz wybierasz kolejnego. Kolejną, przepraszam. Dobra. Nie sugeruję, że to masz być. No właśnie, spojrzałeś na mnie i wskazałeś mnie. Nie. Dobra, żeby zapalił się na zielono nauczyciel nasz. A nie, bo to nie profesor. Aż tak było blisko. To już za dużo. To jest jego rano, co tu rządzi. No. O, dobra. W dół idzie, w czerwoną będzie. To będzie. Ale nie no, ja od żółtego to on teraz pójdzie na zielono. Nie, bo właśnie nie, chyba nie ma... Dopiero tak. Jak będziemy mieli pytanie na wideo, to wtedy może zyskać życie. Na razie... Ale ja dobra, to niech żyje jeszcze. To mamy rejenta bliżej. To niech żyje. Pożyczony czas. Nie, ja myślę, że to jest jego rolą, jego jeszcze, zasady. Nauczyciel niech nam pożyje jeszcze. Co urodziny mieszka. Nie, niech żyje, niech żyje. Gdzie ma dzień dziecka? Jak ojciec chrzesty, no nie? W takim razie, pytanie. Aktualny bilans Pudzianowskiego ma to A. 12-3, B. 16-7, C. 22-5, D. 7-12. To jest pytanie numer 40. A gdzie jest to pytanie? Tutaj. Dobrze. Od razu się czuję pewniej, jak Pudzian chce mnie wykończyć. To po pierwsze... To mu się wtedy bilans zmieni, ale chodzi o teraz. Wydaje mi się, że twój bilans... Że ty pewnie przegrałeś 7 walk, co? Będzie tyle. Będzie tyle, nie? Ale będzie. Będzie. Więc myślę, że 16-7. I to jest twoja odpowiedź. To jest moja odpowiedź. I to jest dobra odpowiedź, zachowuję życie. Zabiłeś. Wiedziałem. Dobra, myślę, że można by jeszcze przywrócić kogoś do życia. Słuchaj, to teraz... Pozwól, ty się sam prosisz o karę. Jeszcze, on tylko ogląda moje przegrane. Przecież on sam się prosi o kosę. Teraz znajdziemy zastępstwo na niedzielę. Wszyscy na to czekamy, Mariusz. I wszyscy muszą stąd wyjść. Wybierasz kogoś, kto odzyska życie, bo teraz puścimy... Odzyska życie? O! To nie mamy tak wiele osób, na siebie. Które straciły życie. Czy ten teleturniej kiedyś się skończy? Nie. On trwa do roasta. To ja poproszę na Jurasa może. Dobrze. To poprosimy w takim razie o pytanie od Piotrka Szumowskiego dla Jurasa. Łatki. Następne pytanie. Przez jakie rzet pisze się morze? Ale nie pomogę, przez nie? Nie pomoże. Obie odpowiedzi są prawidłowe. Jak nie wiesz co mówić, to mów nie w razie. To jest moja odpowiedź, że oba są poprawne. Dobra, sprawdźmy. Piotrek? Odpowiedź niepoprawnie wskazałeś.
Dobra, musimy zależeć się, no. Niestety, ale... Jest to jest tylko, żeby... Dzięki, Piotr! Jak on by nie odpowiedział, to i tak. Programu. Dobra, no, to poprosimy Jurasa na czerwono, ale jeszcze będziesz mógł odzyskać. Spokojnie. Dobra. Znam zasady. Które właśnie ustalamy na bieżąco. Nie wiadomo, jakie będą za 10 minut. Czekajcie, to teraz kto wybiera? O, to Mariusz, ty wybierasz kolejnego pojedynczego. Kogo wybieram? No, to zemsta. Dzięki, Mario. Ale przecież ja wybierałem poprzednio. Ale teraz ja wybieram. Ale teraz Mariusz tak. Nie, dobra, wybierasz, to wybieraj. Jak pan Mariusz mówi, że wybiera, to znaczy. Jak mówię, że wybieram, to wybieram. Kasia. Tak, ja jestem wybrana. Tak, wybrana jest. Dobrze. Kasia, dobra. To Kasia dostanie pytanie numer 44. Aha. Kto wykorzystuje na swoim plakacie konia na biegunach? A. Mieszko Minkiewicz, B. Piotrek Szumowski, C. Sebastian Rejent, D. Kasia Piasecka. Jakie to wszystko jest podchwytliwe. Weź w intuicję. Kurde. To też nie jest łatwe. To nie jest łatwe. Ale... No możesz być ty, no. Ja bym musiała się połączyć z netem i sprawdzić, jak ja miałam ostatni plakat, Dawaj. Strzelam, wiesz co, zupełnie z czapy strzelam. Będzie albo nie będzie. No. Mieszko Minkiewicz. No i to jest świetny strzał, proszę bardzo. Zachowujesz swoje życie, lecimy dalej. Jestem nauczycielem przedszkolnym w ogóle. Kogo wybierasz? Ja wybieram po tamtej stronie coś tak mało Mateuszek. No właśnie, Paweł, no właśnie. Niech będzie Mateusz. Dobra. Pytanie numer 49. Na początku kariery Popek współtworzył formację muzyczną o nazwie A. Kartel, B. Organizacja, C. Federacja, D. Firma. Mojego pierwsza działalność gospodarcza. Federacja. Kartel by pasował, ale to nie będzie ta odpowiedź. Ja wiem. Ja też wiem. Ja też wiem. A może to nie wiem? Pytanie? Znając jego pomysł. Wiem, że była firma, ale czy było coś wcześniej? To odpowiem firma. I to jest twoja ostateczna odpowiedź. Nie, ja chciałem zamienić. Dobra. Budować te emocje. Napięcie, żeby go na minę wbić. Tam kurde, on później, oni się rozpadli i on nagrał solówkę pod nazwą jednoosobowa. Nie, to rozbawi. Dobrze. Aha, czyli wybierasz kto teraz? Dobrze, no to Sebastian Rejent. Sebastian Rejent. Dobra, pytanie numer 51 z gatunku tych trudniejszych. Przy takich hitach jak Jestem Królem czy Dirty Diana Popek współpracował z A. Paluchem, B. Mateo, C. Katarzyną Piasecką w Bułgarii, D. Borisonem. Nie, z Katarzyną Piasecką to było w innym kraju. Współpracował przy takich hitach. Ktoś w ogóle zna te hity? No myślę, że Popek. Kurwa, ja. Ja też. Znasz? Tak? Wiem, z kim współpracował. No. Wiesz, ja też wiem. Wiecie to? Ja jestem królem. Ja nie słucham... Ja też... Mateusz mógłby ci podpowiedzieć, DJ, tak? Czy nie? Nie słucham muzyki. Nie? To nie jest DJ. Może to nie jest DJ? Nie. Nie będzie, ja obstawiał... nie będzie drugiej podpowiedzi, jakby co. Ja bym obstawiał, że tam niewiele osób chce się z nim zadawać. I to może być tylko... Co? Dwójka? Że chcesz iść do łazienki, Popek? Ja chodzę na jedyne od razu i dwójkę. Ale siadasz czy stoisz? Jedno i drugie robię, na raz. Poproszę Mateo. I to jest nie pikajcie za wcześnie, bo buduje napięcie. I to jest twoja odpowiedź. To jest moja odpowiedź. Świadom tego, że zostanie ci już tylko czerwone światełko. Świadom praw i obowiązków. Gdzie jest ten człowiek z piszczałką? Dajcie go. I chcesz tutaj? Teraz? Dobra. Jaka piszczałka? Ale poszedł do domu. Przestraszył się, bo poszedł w niebie to. Dobra, tak, to jest dobra odpowiedź. To za napięcie. To oni nie znają odpowiedzi. Oni to googlali. Dobra, to tak, weźmy jeszcze kolejne odzyskiwanie życia. Została jeszcze jedna wiolka chyba i jeszcze jeden... To ja poproszę na Jurasa. Dzięki. Dobra, to poproszę ponownie. Pytanie, Wielki Walaszczyk, drugie pytanie, bo nie ma jedno. No, trochę się zaczynam bać tych pytań. Okej, jedno pytanie nie ma do tego. Tak, to jedno pytanie, drugie od Wielka. Z
Co wzięłabym na bezludną wyspę? Odpowiedź A. Suk, prowiant i leki. Odpowiedź B. Helikopter. Odpowiedź C. Tłum ludzi. No, taki pogłos w tej piwnicy. No teraz czy żartem, czy na poważnie. Tłum ludzi, nie? I... Helikopter. I żywność leki, no. Tłum ludzi, helikopter. No helikoptery było najbardziej zakusne, że sobie polecić, chociaż nie wiadomo gdzie, zależy gdzie bezludna, ile benzyny. Leki, prowiant, wypadało, że to takie normalne, naturalne. Ja bym wziął nóż na przykład, nie? Tak? I tłum ludzi. I tłum ludzi. Ale dobra, ja stawiam... Znając jej podejście do tłum ludzi, nie? Ja bym tłum ludzi, tutaj stawiam na tłum ludzi. Dobra, ale jakby ktoś potrzebował noża, to daj mi mu dobra, pożyczyć. Zobaczmy, poprosimy odpowiedź od Wiolki. Odpowiedź B. Helikopter. Co? Żeby zawsze móc stamtąd spierdolić. Helikopter. Co, kim ty jesteś? Nie, dobra, ale jako to by nie spierdoliła, no. Dlatego nie wybieramy ci życia, bo była głupia odpowiedź. Nie, to głupia odpowiedź. Wiolce. Dziękuję bardzo. Tak. Wiolka, właśnie żółte światło właśnie. Wiolka, do piwnicy. No. To też nie było pytania, co by wziął do piwnicy helikopterem, nie wleć. Ej, jakby co, to prowadzący dał mi żółte. Stamtąd już na pewno nie wyjdzie. Wór kartofli do ubierania. To słuchajcie, to jeszcze domknijmy odzyskiwanie żyć. Jeszcze jest jedno pytanie od Piotra Szumowskiego. Każdy skończy z zielonych, okay? Nie wierzę. Okej. Okay. Albo możesz wybierać nie tylko z żółtych, ale też z zielonych. No bo mogę z zielonych? Naprawdę? Nadżycie, Mariusz, on jest nie do zajebania. Pytanie do Mariusza od Piotrka. Poprosimy ostatnie pytanie od Piotra Szumowskiego. A, bo ty masz żółty, sorry. Nie, nieważne. Chciałem tu gospodarza dać, nie? Sorry. Włochy, co mam na myśli? A, kraj, B, dzielnice Warszawy, czy C, włosy? O, to jest podchwytliwe, on ma dziwny mózg. No i też sugeruje, że coś ma na myśli, co nie? Co już jest podchwytliwe. Włochy, jednak rzadko dzielnica, Włochy, albo włosy. Czy on się nażar? Nie, 100% nie żadna z tych odpowiedzi, coś będzie głupiego, nie? Idę kluczem poprzedniego mojego pytania. To jest dobry klucz. Też bym to obstawiał, no. O. Włochy. Tutaj, tu nie ma dobrej odpowiedzi, tak ci powiem. To on ma zaraz się znajdzie. To on ma na myśli. Włochy. To jest jeszcze, to bo chodzi, na pewno, dobra, słuchajcie, to zróbmy zbiorową robotę. Na pewno to jest jeszcze jakieś inne określenie na Włochy. Może Sebastian Rejent, ty tak dużo z nim pracujesz? Nie, ja w ogóle go nie. O to mu chodzi, ty na czym on lata, powiedz. Właściwą odpowiedź. Godzinami. Jak myślę, Włochy? Włochy dzielnica, Włochy kraj, Włochy na dupie. O, ma dziewczynę? Narzeczoną. Narzeczoną, stary. Szkoda dziewczyny. Fajna marnuje. Dziewczyna. Fajna. Marnuje się przy nim. Ja też się zastanawiam, co ona. Ja jakby pieniądze nie ma. Ja próbowałam z nią rozmawiać. Magda, podobno wiesz, interwencja. Tyle to jest. Ja nie wiem. Nie wiem. Tak. No i... Magda ma teraz macie zielone świetlanie żółte. Na lekach podobno cały czas jest. Tak. Na lekach. No. Jest matką córki no, Mieszka. To jest psychologa. Tak słyszałem. Włochy, no. No Włochy, o co mu chodzi? Możesz po prostu odpowiedzieć, że żadna z tych odpowiedzi, bo jest jebnięty. Wiesz co, on też nienawidzi Włochów. A, nienawidzi. No, on nienawidzi, a co ma ale na myśli, których? Nie? Kraju? Wszystkich trzech. Włosów? On Włochów, no dobra, to nie lubi włosów. Nie. Dobra, nie lubi włosów. O, to jest ciekawa odpowiedź, no, że nie lubi włosów. Poprosimy o odpowiedź. Nie lubi Włochów ogólnie. Odpowiedź to Hiszpania. To się jeszcze mówiło, a i tak nie miał sensu. Zmieni dealera, bo nie wejdzie. Dobra, żeby nie było, że jesteś tutaj uprzywilejowany. Dobra, żółty. Chcę to powiedzieć głośno, poprosimy żółte dla Mariusza. O kurwa. Lepo leci. Robi gra. Niech pokaże się tak, że w niedzielę pogadam ze Zim. Oj. Złamałby się przy samej rozmowie. Kto teraz? No to Paweł wybierasz, bo jesteś blisko. Jaki czat! Co za gra? Na siebie. No. Dobra. Włochy. Hiszpania. Hiszpania. Coś tam wyjaśnił później. Dobra. Pytanie numer 55. I poprosiłbym, żebyś odpowiedział po hiszpańsku papieżowemu. W stroju policjanta Pudzian tańczył z Anią Wiśniewską do piosenki. I'm too sexy,
B. Bad boy. C. Sugar. D. Dawaj na ring. Z tym strojem to mocno powiedziane. Wszystkie było, było. Ale no. Będzie hiszpański papież. Ale jak można po hiszpańsku przeczytać I'm too sexy? No właśnie, to jest wyzwanie. Nie, to jest wyzwanie. I'm too sexy. I'm too sexy. I dawajesz na ringu. Moim zdaniem jest to I'm too sexy. Skąd wiedziałeś? Serio wiedziałeś? Przed chwilą usłyszałem jak... Pan już się nie czai. I'm too sexy. Nie powiedz mu, że to I'm too sexy. Dobra, no i brawo, to jest właściwa odpowiedź. Zachowujesz swoje... Nie wie, albo... Jeszcze ani jednego nie straciłeś, no nie? No jak? To zabierzmy Pawłowi jedno. Tak dla może zasady. Od razu dwa. Może na czerwonco. Wypierdolmy go z gry w ogóle. Ej, i na sochy bo się śmieje z Pawła. Nie bali chałupki. Na sochy też gasimy, bo się śmiał z Pawła. Róbmy dwa. Dobra. Mhm. Ale znajcie mu żółty albo czerwony. Halo. Dobra, i teraz tak. Jak Kasia tylko jedyna jesteś zielona, to ty wybierasz kto teraz? Ja dalej gram. Kaśka odpowiedziała najczęściej źle. Ale ty nie żyjesz chałupka. Nie możesz nic zdecydować. Niebieskie. Czyli co? Czyli mam być nadmiar. Siedem punktów to jest. Żyć. Dobra, teraz ja wybieram. Ja wybieram, Kasia ma za dobrze. Mm. Nie, dobra. Też tak uważam. No. Kaśka najczęściej razy się pomyliła i jako jedyna jest zielona, nie? Ja przed chwilą powiedziałem, że Kasia ma za dobrze i to chyba źle, bo dostałem żółty. Dobra, to Kasiu, dostaniesz trudniejsze, żeby ten, żeby ci coś dobrać. Jeszcze trudniejsze? Tak. Żebyś była żółta. Coś z matematyką? Jak, pytanie numer 57. Mm. Jak Mariusz Pudzianowski spędzał ostatnie urodziny? Odpowiedź A. Pędząc bimber. Odpowiedź B. Na imprezie do białego rana. C. Na wakacjach w Hiszpanii z Kasią Piasecką. To jest akurat... I D. Chwycił długiego drąga i zaczął wymachiwać nim jak szalony. Długi drąg. No to jest tylko jedna możliwa odpowiedź. No i? No. No odpowiedź numer dwa. I to jest zła odpowiedź, Kasiu! O nie, wiedziałam, że cztery, a no, drąga! Wziąłem długiego drąga i se machałem. Ja przepraszam, ale ja muszę go... Dawaj, ja to prowadzę i odpowiadaj. Sobie, sobie. Ja to prowadzę, dobra. Co za gnojek. Dobra, teraz tak. A co to za idiota napisał? Długiego drąga chwycił. Ja chciałam powiedzieć drąg, a Karol mi mówi... No, dwa. Więc ja dwa. Dobrze. Paweł, ja ciebie bardzo lubię, no. Dlatego przejdziemy drąga. Od razu do Mateusza Sochy. Mateusz. Powiedz, który numer tak. Pytania najpierw. Dobra. Bardzo proszę, teraz tak, 63 pytanie. 63. Skąd pochodzi Juras? Ha. A. Ze Spychowa. Ze Spychowa. B. Z Jurasówki. C. Z Warszawy. D. Z Krakowa. No jak... dobra. Jak mógłbyś nie mówić, nie potrzebuj. Ale czy tu jest... Dobra. Czeka. Ze Spychowa z... No. Z Warszawy. Jesteś pewien? Odpowiadam. A Jurasówka? Brzmi trochę jak jego, nie? No ale w sensie, no, taki program miał. Aha. Ma. Ma. Czas, tak? Audycję w radiu, zapraszam do niego. No dobra, ale co, że i co? I to może być poprawna odpowiedź? Może, jeżeli ja tak powiem. A że ja mówię, że to jest zła odpowiedź, to niestety... No to z Warszawy mówię, z Warszawy. Dobra, sprawdźmy tak naprawdę. Z Warszawy. Warszawiok. No. Dobra, zmieniamy się na swoją wodę. Boisz się przegranej. Już może... idę. Dobra, już mi nie podpowiada. No to nie po co patrzyłaś, odszukiwałaś. Jak o kurde, chciałam drąga przy tobie. Ja widziałem, ten artykuł, gdzieś wpłynęło na Twitterze to gdzieś, nie? Ale wiedziałem, jaka jest odpowiedź, a ty patrzysz tamtą stronę. No i, bo ja... Zawsze tu spółdzielnia jest, pamiętaj. Wiem, bo on mi już pomógł raz i mu zaufałam niepotrzebnie. Ja taka jest. Co, ci przyznajesz, że oszukujesz? Nie słyszałeś, że ci podpowiedziałem drąga? Słyszałam. Bo ty się boisz tego drąga chyba i dlatego nie chciałeś powiedzieć. Będzie piwnica, Kaśka, będzie piwnica. Mamuś, ty po prostu już to wyłączysz, tego nie oglądaj i co? Trzeba byłoby mi informacji, ile jeszcze mamy czasu. Jak ktoś do reżyserki nam przyjdzie, o, powie. Godziny. Tak. Powiedzieli, że jeszcze możemy, dobra. Po co? Po co? Stream. Dobra, to ostatnia seria pytań, tak? Tak wygląda. To czyli ostatnia seria 15 pytań. A ile tych seria ma?
Nie. Pan pyta, ile jest serii? Razy po 20. Nie, serio. To każdy po jednym pytaniu i git, tak? I wtedy tak. Wyłaniamy zwycięzcę. Tak, tak. Dobra. Jak ktoś wygra, to wygrywa. Wyłońmy mnie. Dobrze, od nauczyciela zaczynamy, jedziemy. Dobra. Pytanie numer 58. Format Newsy bez wirusa tworzy Paweł Chałupka, Karol Modzelewski, Mieszko Minkiewicz czy Piotrek Szumowski? Karol Modzelewski. Brawo! Legancko. Wygrałem! I dostałeś 83 punkty, bo to było ładne pytanie. Bardzo dobro. Kolejną osobą będzie Juras i Jorasowi znajdziemy pytanie z gatunku stand-upu. Jakie jest prawdziwe, numer 60 pytanie, jakie jest prawdziwe nazwisko Pawła Chałupki? A. Domek. Skrywała. B. Chałupka. C. Paweł Szałasowy. D. Schulzelmenschenflaghalthagen. Nie, tam jest. Nie jest. Domek, Chałupka, Szałasowy, Schulzelmenschenflaghalthagen. Schulzelmenschenflaghen. A, Schüssen był na końcu. Która odpowiedź? Schulzes. A, ja to mam bliżej, ja to mam bliżej. Czyli? Chałupka. Jest to dobra odpowiedź. Co za zwrot akcji! On mnie chyba stalkuje. Kasia, tak. Znajdziemy ci coś z MMA, dobra? O, super. Dobra. 63. O, Energy Drink Popka, 66 pytanie numer. Aha. Energy Drink Popka to A. Monster, B. Albański Fuel, C. Red Popek, D. Popek Energy Drink. Coś z MMA. Jak Popek obok MMA stoi. Możesz jeszcze raz przeczytać odpowiedzi? Tak. A. Monster, B. Albański Fuel, C. Red Popek, D. Popek Energy Drink. Fuel. Fuel. Fuel in English. To poprawienie? Co on ma? Nie wiem, znaczy nie, ja nie wiem, bo nie piłem, ale... Kasia, wal po prostu. Dobra. Czerwony Popek. No ten fuel. Paliwo, że... Fuel, tak. I to jest zła odpowiedź, tracisz życie. To zabierzcie mi zabierzcie, bo ja jej podpowiadałem. Dobra. Popek. A jaka jest poprawna? Jaka Popek? Popek Energy. Nie widziałem. Jak nazwał program stand-upowy Mateusz Sowa program. My nie widzieliśmy to. No nie, dlatego właśnie nie zna. Albo woda Mateusza. Czyli tak, Juras i Kasia stracili po życiu. Tak, no Juras nie, Juras nie powinien. Nie, ja biorę to na siebie. Nie, ja nie. Nie pytanie, to jedno ten. Może Mieszkowi też weźmiemy, żeby... Nie, ja wygrywam! Dobra. Na każdym kroku sam Znajdziemy. O, dobra. Pytanie numer 71. Wow, twój wiek, Już jesteśmy do... Popek swoją walkę na KSW 41 wygrał z popularnym A. Nietoperzem, B. Hulkiem, C. Strachem, D. Wilkiem. Po pierwsze, nie wiedziałem, że Popek kiedyś wygrał. Okay. Po drugie... Może być też tak, że żadna z tych odpowiedzi, no nie? Żadna z tych odpowiedzi? Nie, to będzie Hulkiem. Kurczę, to nie wiem, może gość przegrał, znaczy wygrał. Żadnej. Dobra, dajcie mi stracić życie, Boże. Z nietoperzem może wygrał. I brawo, straciłeś to życie! Bo wygrał ze strachem. Proszę bardzo. Jak pięknie się zrobiło mrocznie. Dobrze. Kolejne pytanie. Popek wygra ze strachem. No, okazuje się, że wygrał tą walkę? A? Czyli dla Mariusza. No Mariusz przegrał tą walkę właśnie. To był taki, że wszyscy wiedzieli, że wygra i przegrał chyba. Tak. Ej, co wy gadacie? Że mam życie jeszcze? No jeszcze Popek... nie. Ale i tak wybrałem się do pęża. Popek mi się też tak wydaje, że on... Przegrał. Ja Popek. Wtedy, no. Tak. Nie ma znaczenia, i tak wybrał nie do pęża. Pytanie numer 68 będzie do Pudziana. Seria vlogów z podróży została niedawno rozpoczęta przez Kasię Piasecką, Piotrka Szumowskiego, Mariusza Pudzianowskiego czy Mieszka Minkiewicza? Podróżnik to kto może być? No tutaj. Szumowski? Albo Szumowski podróżnik? Ale niedawno, kto niedawno zaczął? A, niedawno. No? Ta, co do piwnicy ma iść. Świetna odpowiedź! Kolejny vlog będzie z piwnicy u Pudziana. Zrobimy ci podróż do piwnicy, skarbowa. Następny odcinek. Jestem u Mariusza w piwnicy. Tam jest wielka. Zrobisz takiego vloga, taką podróż zrobisz po korytarzu. Do końca życia będziesz pamiętał. Bardzo dobry pomysł. Teraz tak, Mateusz Socha musi coś dostać z MMA. I okej. Okay. O, dobra. Pytanie numer 70, albo nie, 72.
Juras jest kibicem. A. Wisły Kraków. B. Katarzyny Piaseckiej. C. Legii Warszawa. D. Lecha Poznań. Legii Warszawa. No, sztywniutko. Kasiu, przytul go, bo teraz to się przyda. Ma nawet... Na... To okej. Ma nawet... Kiedyś naprawdę. Będzie dobrze, nie spadniecie. Albo nie będzie, ale to... No nie, chcę pasmo zwycięstw teraz, wiesz, odbijamy się od dna. Od kiedy? Od niedawna. Do kiedy? A, nie chcę o tym gadać. Nie ma co tu w kontrowersji wchodzić. To ja na Pawła. Boli. Ostatnie pytanie. Tak jestem jest. Już prawie 30 lat. Ktoś z KSW. To tak, wiesz, człowiek jednak dużo widział. Ale nie o tym, pomówmy o wesołych rzeczach. 75, pytanie. Podczas ważenia, przed walką z Mariuszem Pudzianowskim, Juras dostał A. pluszowego koksa. Chciałem powiedzieć kutasa, przepraszam. Pluszowego koksa. B. 5 pudełek pizzy i butelkę whisky. C. Buziaka. D. Rękawice do MMA. Trudne. Ja jak stawiam, że to jest 5 pudełek pizzy i też bym tak oczekiwał. Uważasz? A po czym wnosisz? Lubisz whisky i lubisz być najedzony. I lubisz dokładnie 5 pudełek na obiad najbardziej. Ale same ulubione pudełka. Danie to 5 pizz. Tak. Juras, nie, sam... odpowiedź? To jest najlepsza odpowiedź. I brawo, Paweł zachował swoją szansę na to, żeby... I całe zaplecze się obiadło wtedy i zostało. Tak. Czy ktoś z was chce coś jeszcze dodać? Marzenia już nie było, nie? Tak, ja chciałem zmienić poprzednią odpowiedź. W takim razie, jeżeli nikt nie ma nic więcej do dodania, to moi drodzy, taką ekipę, którą tutaj widzicie, plus jeszcze Popek, plus Wiolka Walaszczyk, plus Piotrek Szumowski, możecie zobaczyć w niedzielę o godzinie 19 na Rose'u tego oto gentlemana Mariusza Pudzianowskiego. Jeżeli macie ochotę wbić wirtualnie, no to kupujcie wejściówki pay-per-view pod tym adresem, który znajdziecie na dole. Wielkie brawa dla wszystkich, którzy dzisiaj wzięli udział w tym przedsięwzięciu. Widzimy się w niedzielę. Cześć. Siemano. Ha ha ha.